Cześć Baranki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy sobie, co się będzie działo w pracy i miłości. Praca w tym tygodniu. No, zobaczmy, co tutaj się pokazuje. Wisielec i szóstka kielichów. No, powiedziałabym, że względny spokój w pracy. Tutaj tak naprawdę ktoś może się nad czymś zastanawiać. Być może nad jakąś propozycją, być może zastanawiacie się nad jakąś zmianą w pracy, może po prostu nie ma na przykład pracy w tym tygodniu. No, być może jakieś wolne jest, lub tutaj będziecie się zastanawiać nad jakimiś zaszłościami. A może ktoś po prostu będzie zastanawiał się, jak rozwiązać pewne sprawy z przeszłości, jak na przykład nawiązać kontakty, kontrakty klientów, na przykład z którymi już wcześniej mieliście do czynienia. Więc tutaj też, no, jeśli ktoś prowadzi własną działalność, no to oczywiście może mieć jakieś chwilowe zawieszenie. Być może po prostu wy będziecie gdzieś się wybierać, na przykład jakąś podróż, czy po prostu będziecie potrzebować chwili wytchnienia. Może będziecie coś podliczać, może będziecie porządkować pewne dokumenty, sprawy, rachunkowość. Tutaj możecie się zajmować takimi kwestiami bardziej porządkowymi, na przykład w dokumentach, niż po prostu, może taki czas będzie po prostu, żeby coś tutaj porobić w tych dokumentach. W każdym razie to jest bardzo pozytywne, żeby właśnie iść i na przykład ten czas poświęcić właśnie na poukładanie dokumentów, rachunkowość, rozliczenia różnego rodzaju, być może z urzędami. Więc coś tutaj wykonać, coś też być może zaległego. Coś, co już leży od jakiegoś czasu i po prostu mieliście to wykonać, a tego na razie nie zrobiliście. Jeśli pracujecie u kogoś w jakiejś firmie, no to tutaj też może być chwilowy taki zastój, może być tak, że ktoś z Was, tak jak mówiłam, zastanawia się nad jakimiś zmianami. Potrzebuje czasu, żeby po prostu zastanowić się nad czymś. Być może jakaś propozycja była i tutaj zastanawiacie się nad tą propozycją. Ta propozycja to nie jest coś, co się dowiecie, tylko raczej coś, co już dostaliście, więc to jest raczej jakaś kwestia, którą znacie i doskonale wiecie, o co chodzi. Może chodzić o jakąś współpracę, może chodzić o zmianę stanowiska, lepszy etat na przykład. Więc tutaj gdzieś jakieś takie kwestie. Możliwe, że ktoś dostał jakieś też propozycje, na przykład z poprzedniej pracy, więc tutaj też mogłoby takie coś być. I stąd zastanawianie się, myślenie. Potrzeba chwili czasu, żeby po prostu podjąć decyzję. Wisielec to nie jest wiszenie, to nie jest zastanawianie się przez dłuższy czas. To jest po prostu takie chwilowe zawieszenie. Ja muszę się zastanowić, pomyśleć, muszę tutaj po prostu wyciągnąć jakieś wnioski i dopiero wtedy będę działać dalej. Ogólnie królowa monet, która jest radą, mówi. To jest bardzo dobra karta, jeśli mówimy o kwestiach zawodowych, bo tutaj może chodzić o jakieś rozmowy z kimś na stanowisku, z szefową. Może chodzić o rozmowy na przykład właśnie a propos rachunkowości, księgowości, tak jak mówiłam tutaj, uporządkowanie pewnych spraw, więc jak najbardziej to jest dobry czas, żeby to porządkować. Może chodzić o jakieś podsumowania, jak najbardziej. W każdym bądź razie. Jakieś rozmowy z osobami na stanowiskach. Może chodzić o zmianę właśnie stanowiska pracy. Tutaj warto rozmawiać z kimś, kto ma jakąś możliwość, ktoś, kto ma jakąś taką władzę, powiedzmy, ktoś, kto ma jakieś takie lepsze stanowisko, więc tutaj warto z takimi osobami rozmawiać. Być może jakaś propozycja padnie, więc tutaj też zastanówcie się nad tym. Zresztą tu widać, że się zastanawiacie, więc tutaj warto też omówić tą kwestię dosyć konkretnie, porządnie, tak, żebyście wiedzieli, na czym stoicie. Więc możliwe, że jakaś propozycja faktycznie ktoś z Was dostanie lub dostał już. I tutaj warto by było nad tym się zastanowić, tym bardziej jeśli wiąże się ona z lepszymi możliwościami finansowymi, stabilizacyjnymi i coś, co Wam się bardziej podoba może. No tutaj też warto nad tym pomyśleć. Oczywiście, jeśli ktoś szuka pracy, no to ten tydzień pokazuje, że będziecie się nad czymś zastanawiać, nad jakąś ofertą, którą już wcześniej być może widzieliście, lub już przeglądaliście, lub już na jej temat coś tam próbowaliście się dowiadywać. Więc tutaj ta oferta może być całkiem ciekawa. Ktoś z Was może zastanowić się na przykład nad propozycją, na przykład być może kwestii związanej z porządkami, czyli porządków na przykład, czy też
otwarcie jakiejś takiej krótkiej działalności, na przykład dotyczącej, czy dłuższej, dotyczącej na przykład porządkowania grobów. Dobra okazja. Sprzątanie właśnie grobowców. Tutaj może chodzić o po prostu w ogóle sprzątanie ludziom, pomoc ludziom, tak? Mycie okien, takie różne rzeczy, kwestie, to czego ludzie potrzebują. Więc gdzieś tutaj też takie rzeczy mogą wchodzić w grę. Ktoś nad tym może się zastanawiać, czy po prostu, no tak sobie nie dorobić. Królowa Monet mówi, że to może być świetny pomysł, możecie dużo zarobić. To nawet może, nawet nie tyle, ile się spodziewacie, być może po prostu ta kwota przerosnąć wasze oczekiwania. Tym bardziej, że teraz mamy taki świat, że ludziom się po prostu nie chce. Wolą zapłacić komuś i mieć święty spokój, tak, żeby była robota zrobiona. Więc tutaj być może, jeśli ktoś o czymś takim myśli, to jest naprawdę fajny pomysł. No dobrze. A zobaczmy, jak miłość się będzie przedstawiać w tym tygodniu. Dla was, baranki. Co tam w tej miłości? As, buław oraz pustelnik. No i dwójka buław. No mam wrażenie tutaj, że ktoś może być po prostu odosobniony. To znaczy, ktoś odosobniony, może źle to brzmi. Ktoś tutaj. As, buław. To jest aktywność, to jest namiętność, to jest ogień, żar. Więc tutaj powiedziałabym, no, że w relacji ktoś może bardzo chcieć po prostu jakichś takich właśnie, powiedzmy, namiętności, ale niekoniecznie się uda to zrealizować, ponieważ pokazuje się nam pustelnik, więc możecie być odosobnieni właśnie w takim toku myślenia. Ktoś może, partner, nie odpowiadać na wasze zaloty, powiedzmy w cudzysłowie. A więc tutaj, no, może być to troszeczkę takie zachwiane, w sensie, że możecie, no, nie dostać tego, czego byście chcieli, tak? Mam na myśli te namiętności, tutaj jakieś takie uniesienia miłosne, taką aktywność. Natomiast może być też tak, no bo tutaj pojawia się jak gdyby nowy taki pomysł kreatywny w relacji jakiś. Natomiast może być też tak, że właśnie ten pomysł, o którym mówię tutaj, jakaś nowa inicjatywa, jakieś nowe możliwości, które gdzieś tam w związku chcielibyście realizować, wpadacie na pomysł na przykład wyjazdu jakiegoś, no to tutaj trzeba by było przemyśleć, zastanowić się nad tym, jak to ugryźć, jak to w ogóle, jak to obejść, czy jak to w ogóle. No w ogóle przemyśleć sobie wszystko od A do Z, bym powiedziała, zaplanować. Więc tutaj coś może wam faktycznie spontanicznie przyjść do głowy, a coś takiego szalonego może nawet, coś takiego kreatywnego. A propos relacji, tak jak mówię, nagle stwierdzacie, że wyjeżdżamy w tym tygodniu, nie wiem, na kilka dni gdzieś tam. Albo no po prostu inna jakaś szalona rzecz może wam przyjść do głowy. Więc tutaj byłaby możliwość na tą realizację, ale trzeba by się zastanowić, jak to partnerowi przekazać, jak to po prostu. Jak to tak ubrać w słowa, żeby go przekonać do tego? Więc tutaj gdzieś takie głębokie zastanowienie się nad tymi kwestiami, bym powiedziała. No i też tak jak mówiłam, może być też taka możliwość, że będziecie też odosobnieni właśnie w tym pomyśle. To, że wam, że coś sobie pomyślicie, zaplanujecie jakieś tutaj wyjście, jakąś randkę, jakiś taki wieczór romantyczny, nie znaczy, że to się uda. No, przy pustelniku może być tak, że właśnie druga strona jakoś będzie na przykład nie wyrażała aprobaty zbytniej na przykład na takie możliwości. Aczkolwiek karta dwójki buław może wam sugerować to, żebyście na przykład przygotowali sobie plan A i B, jeśli bardzo wam na czymś zależy, na przykład na romantycznym wieczorze i nie możecie przekonać partnera czy partnerki do tego, no to tutaj może faktycznie warto zastosować jakiś plan A, plan B, więc gdzieś tutaj balansować między jednym a drugim, tak żeby po prostu osiągnąć swój cel, bym powiedziała, starać się, żeby to się udało, bo jednak tutaj pokazują się szanse, możliwości na to, więc jest szansa na to, żeby właśnie na przykład pogadać fajnie, żeby tutaj, tak jak mówię, zrobić coś szalonego, żeby tutaj, no tak, zaskoczyć partnera, partnerkę. Więc gdzieś tutaj może być jakaś aktywność, może na przykład wyjazd na basen, na saunę, wow, także wiecie, a takie zaskoczenie, aczkolwiek tak jak mówię, no będziecie, tu karty mówią, żeby przygotować też plan A i B, bo niekoniecznie każdy partner będzie chciał po prostu iść w to, tak? Nie każdy lubi saunę, nie każdy lubi basen, więc mówię, jeśli będziecie chcieli przekonać do swoich jakichś takich szalonych pomysłów, no to musicie się tutaj uzbroić w takie, powiedziałabym, no właśnie,
dwie opcje, dwie możliwości, żeby po prostu móc wybrać między jednym a drugim, lub żeby partner po prostu mógł wybrać. Więc gdzieś tutaj na coś się zdecydować, bo też może być tak, że przy tym asie buław możecie mieć wiele pomysłów. Różne rzeczy wam mogą przychodzić do głowy, więc tutaj po prostu karta wtedy mówi, żeby coś wybrać, żeby na coś się zdecydować, na jeden, a nie łapać kilka srok za ogon. Więc tutaj gdzieś na tej zasadzie, no albo plan A i plan B, tak? W zależności od tego, co tam wam do tej głowy przyjdzie w tym tygodniu. W każdym razie bardzo ciekawie się zapowiada ten tydzień dla was. Pozdrawiam serdecznie, pa! Cześć byczki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak praca i jak będzie się przedstawiać kwestia relacji, miłości. Zacznijmy najpierw od pracy. Ósemka mieczy, wisielec i zobaczmy jeszcze jedną kartę, dziesiątka monet. Powiem tak, tutaj zamykacie się na jakieś możliwości, na jakieś propozycje, na jakieś szanse. Być może chcecie sobie coś przemyśleć, a może po prostu macie inny punkt widzenia w pewne, na pewne kwestie, pewne sprawy zawodowe, oczywiście. Powiem tak, możecie nie dostrzegać pewnych rzeczy, a być może warto by było coś dostrzec, wyjść z takiej pułapki myślowej. Tutaj być może też dać szansę innym porozmawiać czy wyjaśnić sobie pewne kwestie, bo tutaj ta ósemka mieczy, ona mówi o tym, że ktoś nie chce czegoś na przykład przyjąć do wiadomości. Ktoś tutaj nie patrzy w sposób obiektywny, tylko subiektywny. Widzimy tylko to, co my chcemy widzieć. Tylko my widzimy pewne, na przykład jeśli pracujecie dla kogoś w jakiejś tam firmie, to tylko wy widzicie pewne rzeczy. Inni wam mówią, że jest inaczej, tak? Ale was to nie interesuje. Was obchodzi tylko to, co wy myślicie. Więc jest to takie subiektywne trochę spojrzenie. Dobrze by było wyjść poza to wszystko. Do tego wszystkiego wisielec się pokazuje, który może sugerować, że po prostu, no właśnie, myślicie o czymś, stanęliście nad jakimś planem, być może nad projektem, i po prostu tutaj nie chcecie, żeby wam ktoś doradzał, nie chcecie, żeby ktoś wam tutaj podpowiadał. No a wisielec to jest też taka karta, która z drugiej strony mówi o tym, żeby zobaczyć pewne rzeczy właśnie z innej perspektywy. Być może warto by było właśnie tutaj wyjść, posłuchać tych innych, co mówią, chociażby właśnie posłuchać. Nie mówię, że od razu robić tak, jak oni mówią, ale po prostu posłuchać czyjegoś zdania i wtedy zastanowić się i przemyśleć, bo być może otworzą się wam oczy szerzej, być może zobaczycie coś, czego wcześniej nie widzieliście, być może dostrzeżecie też inne możliwości, na przykład jakieś tam rozwiązanie jakiegoś problemu, jakiejś sytuacji zawodowej. Więc tutaj też to może być właśnie. Może o to chodzić, żeby po prostu, nie mówię też, że od razu tak wychodzi, tylko tak pomału, pomału po prostu otwierać oczy, zobaczyć, starać się zobaczyć coś szerzej, posłuchać, tak jak mówię, opinii innych, czy tego, co mają do powiedzenia, bo czasem ludzie mówią mądre rzeczy i czasem warto posłuchać. A oczywiście nie wszystkich, ale posłuchać zawsze można zresztą, natomiast no, to jak już się zachowamy, czy co zrobimy dalej, no to już jest nasza kwestia. Tutaj jeśli prowadzicie własną działalność, to może też wypada, czy dobrze by było, nie tyle, że wypada, dobrze by było zobaczyć też pewne rzeczy z innej strony, z innej perspektywy. Być może tutaj ktoś zamyka się na coś. Może wasza działalność to działalność rozwojowa. Może możecie mieć wiele innych też jeszcze kierunków działania. Może klientów nowych możecie zdobyć. Możecie iść w różne możliwości jeszcze działalności tej swojej na przykład. Tylko po prostu potrzeba też czasu zastanowienia się nad tym wszystkim, przemyśleń oczywiście, no i zobaczenia pewnych rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. Więc tutaj też powiedziałabym, że są ogromne szanse na to, żeby na przykład firma poszła do przodu, czy żeby zdobyć jakieś tu pieniądze, żeby zdobyć ludzi, żeby zdobyć klientów. Więc trzeba tylko po prostu otworzyć się na jakieś możliwości, powiedziałabym, zastanowić się nad nimi pomału, nie mówię szybko. Tutaj nie ma spontaniczności pokazanej, więc tutaj tak raczej na spokojnie coś przemyśleć, stanąć w miejscu, zastanowić się, wziąć sobie jeden dzień, 2 dni wolnego w tym tygodniu i na przykład właśnie zastanowić się
nad biznesami. Powiem szczerze, że to Wam wyjdzie na dobre tak naprawdę, bo tutaj możecie faktycznie zmienić kierunek, zmienić sposób myślenia, tok myślenia, swój plan działania. Jeśli mówimy o tych projektach, o których wcześniej mówiłam, dla kogoś pracujecie w jakiejś firmie, no to tutaj też jest zamykanie się na przykład na środowisko, na ludzi, na przykład z którymi pracujecie, też tak może być, że ktoś tu się zamyka, a dobrze by było się otworzyć. Więc tak jak mówię, może ten dzień, dwa wolnego na przykład, przemyśleń jakichś spowoduje to, że jednak wy zobaczycie coś więcej, bo dobrze by było, powiem szczerze, wyjść tutaj z jakichś takich. To nie jest łatwe też. Powiem szczerze, bo jak sobie coś, no jak sobie, jak się na coś uprzemy, no to potem ciężko jest nam zmienić nawet tak przed samym sobą zdanie w jakichś kwestiach. I to jest naprawdę, może być ciężka sprawa. Natomiast warto tutaj przemyśleć to, zastanowić się właśnie, dlatego wisielec pomału, tak? Pomału zastanów się, ale staraj się zobaczyć coś obiektywnie. Więc tutaj dobrze by było, bo to przyniesie bardzo pozytywne skutki, jeżeli Wam się uda po prostu to okiełznać, te swoje takie plany, myśli, wyjść poza właśnie to, co Wy myślicie, spróbować być może czegoś nowego, czegoś, co wcześniej nie widzieliście lub nie chcieliście nawet zobaczyć, lub po prostu no, przez to Wasze zamknięcie nie było to widoczne. Teraz może się uda. W każdym bądź razie, jeśli tak, no to tutaj się pokazuje to korzystnie. Pokazuje się, że będzie można zarobić więcej pieniędzy, że będzie można podpisać dobre kontrakty, że i z ludźmi się dogadacie. Więc gdzieś tutaj może tak być. Jeśli pracujecie dla firmy rodzinnej, no to tutaj też, żeby się otworzyć na te możliwości, które oni wam proponują. Być może nie tylko, może właśnie jeszcze pomóc w innych projektach, może nie tylko skupiając się na jednym, tylko na jeszcze tych innych. Więc gdzieś tutaj to wyjdzie pozytywnie, pokazuje się bardzo dobrze. Ale trzeba wyjść poza pewne schematy, co, tak jak mówię, jest trudną sprawą. Bo tak jak mówię, jak się człowiek na coś uprze, to potem ciężko mu jest coś zmienić. Natomiast tutaj, jeśli ktoś szuka pracy w tym tygodniu, no to powiedziałabym, że też musicie zmienić mentalność, sposób myślenia, popatrzeć na tą, powiedzmy, na rynek pracy w inny sposób, na spokojnie, ale być może poszukać czegoś nowego, czegoś, czego wcześniej nie widzieliście, albo zwrócić uwagę na te oferty, które być może odrzucaliście z jakichś powodów takich błahych, swoich osobistych, a niekoniecznie one. A ktoś wam mówił, fajna, fajna, to ta oferta może być dobra. Może ktoś z rodziny podpowiada, może partner mówi, no to może być to. A wy mówicie, nie, nie, to mnie nie interesuje. Ale tylko dlatego, żeby na przykład zrobić mu na złość i po prostu dlatego. Więc gdzieś tutaj oczywiście taki przykład. Natomiast chodzi o to, żeby wyjść ze swojego sposobu myślenia, zmienić go. I wtedy wszystko tu będzie pozytywnie się układało. Możecie znaleźć fajną, dobrą pracę. Może być też tak, że na przykład stwierdzacie, szukając pracy, że ja się tam nie dostanę, tam tylko po znajomości przyjmują do tej pracy. Błędny tok myślenia. Trzeba zawsze próbować. Być może tak jest, a być może stanowisko, na które aplikujecie, akurat nie ma chętnych. Więc z różnych powodów warto próbować, warto otworzyć się na coś więcej niż właśnie nasz sposób myślenia, nasz tok myślenia, który nas w jakiś sposób ogranicza. Więc tutaj warto wyjść poza to wszystko, bo tu się pokazuje, że jak się wam to uda, to naprawdę możecie osiągnąć sukces. No, dziesiątka monet, dobre pieniądze, dobra posada, dobre stanowisko, dobra praca. Więc tak jak mówię, fajne możliwości. Więc po prostu, no, tydzień ciężkiej pracy nad samym sobą, bym powiedziała. Mówię o kwestiach zawodowych. Natomiast zobaczmy, co się pojawia w relacjach. Czwórka kielichów, mak i siódemeczka buław. Jeśli chodzi o relacje, no to tutaj ktoś nie dostrzega jakiejś okazji szansy. Szansy na rozmowę, szansy na wyjaśnienie sobie czegoś. Być może w relacji nie układało się dobrze ostatnio, albo będzie jakaś kłótnia, albo po prostu coś wam nie pasuje, nie odpowiada. Mak, komunikacja, rozmowa, to jest podstawa. Więc tutaj, jeśli coś jest takiego, co was trapi, coś, co wam w jakiś sposób was absorbuje, chyba tak się mówi. A więc po prostu i tu ktoś wam daje szansę, chce wam ktoś pomóc w problemie, na przykład partner, który wyciąga do was rękę i mówi: słuchaj, no to pogadajmy o tym problemie, który tam cię trapi, nad którym tak mocno myślisz.
I wy to tak jakby odrzucacie. Tak jakby nie przyjmujecie tej możliwości, jakiejś właśnie szansy, na przykład pokłóciliście się i partner mówi, no to słuchaj, wyjaśnimy sobie pewne sprawy, tak? Wyjaśnimy sobie to, a wy mówicie, a ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Więc po prostu tutaj nie chodzi o to, żeby się odwracać od kogoś, do kogoś plecami. Możecie przegapić ten ważny moment, kiedy, bo jak zniechęcicie partnera do takiej rozmowy, to on potem już drugi raz powie, a ja mam to gdzieś tak, ja już nie będę zaczynał tej rozmowy, no bo ja już próbowałem i tutaj nic nie odniosłem sukcesu, tak? Nie odniosłem skutku, nie jesteście zainteresowani pogodzeniem się, więc nie ma o czym mówić, tak? Czy wyjaśnieniem jakiejś kwestii, jakiejś sytuacji, bo tak tu się pokazuje. Może chodzić o kogoś również, może chodzić o jakiegoś mężczyznę. W każdym bądź razie tutaj może chodzić o komunikację, może chodzić o takie różne kwestie, ale powiem szczerze, że pokazuje się, że naprawdę jest ogromna szansa na to, żeby rozwiązać jakikolwiek konflikt, żeby dogadać się, żeby się porozumieć, żeby dojść do porozumienia. Ale trzeba rozmawiać, trzeba chęci, trzeba aktywności, trzeba działania. Nawet powiedziałabym, że to od Was powinna być inicjatywa właśnie jakiejś rozmowy, jeśli coś tu było nie tak. Albo są jakieś kwestie, problemy, o których chcecie porozmawiać, jakieś sprawy, sytuacje, może dotyczące rodziny, może dotyczące dzieci, może dotyczące waszych jakichś osobistych przeżyć, nawet zawodowych. Więc może tutaj po prostu no, ktoś się pochyla nad wami i chce wam pomóc, chce z wami porozmawiać o tym i no, z waszej strony jest brak odzewu. Nie mam ochoty. Więc nie, dobrze, jeżeli pojawia się ten moment, to dobrze go wykorzystać by było, bo tu się naprawdę wszystko może udać, tym bardziej, że siódemka buław mówi o tym, żeby się nie poddawać, żeby tutaj walczyć o swoje, żeby tutaj może być też w drugą stronę oczywiście ta energia, o której ja mówię, może być tak, że to wy wychodzicie z inicjatywą do partnera, a on się odwraca i mówi, że nie ma ochoty dzisiaj z wami rozmawiać, więc gdzieś tutaj też może być oczywiście taka sytuacja, bo energia jest zamienna. Natomiast siódemka buław mówi o tym, żeby walczyć. Mimo wszystko, mimo wszelkich przeciwności losu, mimo tego, że jest to samotna walka, no to jednak mimo wszystko jesteście ja bym powiedziała, na pozycji wyżej i że po prostu jest szansa na to, żeby się tutaj porozumieć, dogadać, ale trzeba próbować. I ja bym powiedziała nawet, że być może w pewnych sytuacjach trzeba być nawet natrętnym i próbować kilka razy. Czasem tak jest, że po prostu, nawet jak się coś nie udaje, to żeby po prostu próbować. A tu się mi pokazuje, że możecie właśnie stracić jakąś okazję, szansę na to z jakichś tam powodów. Więc dobrze by było właśnie w tym tygodniu coś sobie tutaj wyjaśnić, porozmawiać o tym, co leży Wam na sercu, na duszy i walczyć o to, żeby właśnie doprowadzić to wszystko do, no, do pozytywnych aspektów, czyli do rozwiązania. Pozdrawiam. A jeszcze czekajcie chwilę. Jeszcze nie powiedziałam a propos osób singli. Skupiałam się na partnerstwie. Dobra. A jeśli chodzi o singli, no to oczywiście tutaj też pojawia się jakaś możliwość poznania kogoś. Pojawia się mężczyzna jakiś dosyć atrakcyjny. Może być taki czarujący. Może też, tak jak mówię, mieć dla was jakieś takie, no wychodzi do was serce na dłonie, a wy go odrzucacie. No nie, nie, nie. Nie pozwólcie na to. Jeżeli chcecie faktycznie kogoś poznać, to nie odrzucajcie kandydatów, tak bym powiedziała. Nie odrzucajcie tych osób, które do was idą po prostu i dają wam właśnie, chcą wam dać coś od siebie, bo tutaj może być też taka kwestia, że na przykład ktoś wychodzi z jakimś inicjatywą spotkania, randki, a wy mówicie, a ja mi się nie chce. Nie chce mi się. No nie, nie, tutaj trzeba walczyć mimo wszystko. Siódemka buław, no też postaw na swoim oczywiście, walcz o siebie, ale powiedziałabym, że patrząc na te karty tutaj, że tu jest niewykorzystana szansa jakaś, która może przejść obok nosa, czyli niewykorzystana jakaś relacja, która no może naprawdę mogłoby być tutaj fajnie, no to jednak po prostu ja bym powiedziała, że przestawcie swój sposób myślenia, odłóżcie te swoje sprawy, którymi się tak zajmujecie mocno i skupcie się na tym, co przychodzi teraz, tak? Na tej szansie na przykład tego spotkania. Idźcie mimo wszystko. Czasem nam się wydaje, że nic z tego nie będzie, a okazuje się potem, że to było to. Więc nie stracicie jakiejś okazji, szansy, walczcie o swoje, mimo wszelkich przeciwności losu, tak jak mówiłam, i po prostu nie odwracajcie się od tej szansy plecami. Przyjmijcie ją. Pozdrawiam. Cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada.
Zobaczmy, jak kwestie pracy oraz miłość się przedstawia w tym tygodniu. Praca. Karta śmierci i trójka mieczy. I do tego wszystkiego as. As mieczy. No to zmiany. Moi drodzy, zmiany. W pracy ktoś tutaj chce iść dalej do przodu, ale po prostu nie może. Nie może, bo tkwi dalej gdzieś w przeszłości, więc może tak być, że ktoś tutaj chce zamknąć za sobą jakieś drzwi. Być może zmieniacie pracę, być może zmieniacie stanowisko w obrębie tej pracy, w której pracujecie, może chcecie zakładać własną działalność, więc tutaj gdzieś mogą być takie możliwości, ale ogólnie powiedziałabym zmiany, które się przy Was czają. Natomiast nie można iść dalej do przodu, jeśli się czegoś nie zakończyło. Więc tutaj, jeśli faktycznie myślicie o jakiejś pracy, no to trzeba nowej pracy, nowym stanowisku czy własnej firmie, no to trzeba porzucić te stare kwestie, zakończyć, po prostu zamknąć za sobą coś, bo inaczej no, nie będzie można iść dalej do przodu. Ale przy tym wszystkim pokazuje się mi ta trójka mieczy. Trójka mieczy może mówić o jakimś żalu, czyli żalu, czyli odejście z pracy, zmiana. To, że wy chcecie coś zmienić, to mogą być kwestie jakichś tutaj porażek. Może być tak, że ktoś po prostu miał firmę, czy ma firmę i tutaj coś nie działa. Nie ma klientów, nie ma biznesu, nic się nie kręci, nic się nie dzieje, więc po prostu no, przyszedł czas na taki gorzki element po prostu podsumowania i spojrzenia na te sprawy w sposób obiektywny i po prostu niestety zamknięcia, co nie oznacza, że nie można otworzyć się na coś nowego, lepszego. A więc po prostu to, co nie służy, zamknijcie. Jeżeli faktycznie nie ma tutaj jakichś pieniędzy z tej działalności, wręcz odwrotnie, musicie jeszcze dopłacać, albo po prostu są tu porażki, nie wychodzi wam tutaj coś nie działa, no to po prostu się pozbądźcie tego elementu, który po prostu jest przy trójce mieczy, no jest elementem takim. Wypadło mi słowo z głowy, ale porażki ogólnie bym powiedziała, tak? Przez to po prostu tutaj nie idą jakieś biznesy, więc ja bym powiedziała, żeby to po prostu zamknąć, jeżeli jest taka sytuacja oczywiście. A co nie oznacza, tak jak mówię, żeby nie otworzyć się na coś nowego. Nową inwestycję, nowy kierunek działania, nowych klientów, no tutaj może w tym kierunku warto pomyśleć. As mieczy w ogóle radzi Wam takie. Właśnie, to jest szansa na to, żeby się od czegoś odciąć, czyli tak jak mówię, na przykład od jakichś tutaj negatywnych kwestii. Może pracujecie w jakimś środowisku, które strasznie jest dobijające, z którym się nie da po prostu współpracować, które jest fałszywe, dwulicowe, nieuczciwe, więc też tak może być. Ktoś po prostu i macie tego dość, chcecie coś zmienić, dobry tydzień na zmianę. Ale ja bym powiedziała, to trzeba mądrze przemyśleć też, bo wiadomo, że trudno, żeby zostawić to wszystko za sobą i nie mieć nowej pracy, więc tutaj trzeba pomyśleć nad czymś nowym. Więc tu się pokazuje tak, jakby już ktoś z Was miał obraną jakąś ścieżkę nową i właśnie chciał to zostawić za sobą, to właśnie takie środowisko, o którym mówię, krzywdzące, jakieś opinie, tak jak mówię, nierzetelne, tutaj niewypłacanie pieniędzy na przykład, więc tutaj różne mogą być kwestie, więc tutaj jak najbardziej, a z mieczy mówię, odetnij się od tego, co złe. To jest dobry czas na to. Tylko pamiętajcie o tym, żeby najpierw też zahaczyć się o coś nowego. Chociażby, tak, na jakichś rozmowach być, a nie zostać z ręką w nocniku. Więc tutaj, tak jak mówię, no też troszeczkę trzeba przemyśleć pewne kwestie, pewne sprawy. Ale jest na to szansa. A w tym tygodniu, więc tak jakby była już jakaś rozmowa, albo byście szli na jakąś rozmowę nową, dotyczącą właśnie tego, co nowe, więc coś przed wami może się otworzyć, bo as mieczy to szansa na rozmowę, szansa na komunikację, czyli szansa na coś nowego, ale też szansa na odcięcie się od czegoś starego. Bardzo ładnie tutaj współgra z kartą śmierci, patrząc na tą bramę, która się pokazuje na karcie, rewelacyjnie, że zamykamy się na stare, idziemy w nowe. I to tutaj właśnie z takich powodów bardziej rozgoryczenia, porażki, klęski, bym powiedziała, jakiegoś, tak jak mówię, zatrucia tutaj środowiskowego, w sensie tych ludzi, którzy są negatywnie nastawieni do wszystkiego i do nas i mamy tego dość. Więc chcemy coś zmienić. Oczywiście może być tak, że po prostu to wy, no wy się odcinacie od tego wszystkiego. Może chodzi o sytuację w pracy, w firmie, w własnej działalności. Jeżeli
No i tak jak mówię, tutaj może być chęć zmiany na coś innego, na coś lepszego, ale na coś innego, nowego, to na pewno. Ale z takich powodów, czyli nie są to błahe powody. Natomiast jeśli tutaj jakieś rozczarowanie w pracy, tak jak mówię, czymś, może pracą, może po prostu wam nie odpowiada akurat ta praca, więc tutaj warto rozglądać się za czymś nowym. Być może już to robicie. No i właśnie, i nie zastanawiać się wtedy, jeśli znajdujecie coś nowego, to jak najbardziej. Jeśli to wam psuje zdrowie, to co jest teraz, no to jak najbardziej idźcie w coś nowego. Zmieńcie tutaj coś. Zresztą zmiany są w karcie śmierci tak naprawdę nieuniknione, więc tutaj, czy teraz, jeśli tego nie zrobicie teraz, to za jakiś czas i tak wyczerpie się w was ta sama energia i wrócicie do tego samego punktu po prostu. A więc tutaj też tak może być, że po prostu, a jak nie, no to los po prostu tak pokieruje wami, że i tak, i tak. Tak jak mówię, wrócicie do tego samego punktu i tak będziecie musieli jeszcze raz to przerobić. Więc tutaj tak może być. Natomiast jeśli u kogoś takie sytuacje się dzieją właśnie. Natomiast jeśli ktoś szuka pracy, no to tutaj też pokazują się jakieś zmiany, że ktoś już ma dość tego siedzenia w domu, ktoś już tutaj ma dość tej nudy takiej domowej, tak? Karta, no tutaj trójki mieczy mówi o tym, mam już dość, chcę coś innego robić, tak? Mam dość, jestem rozgoryczona, tak? Mam żal może do czegoś, do kogoś, no różne tu mogą być sytuacje tak naprawdę, więc tutaj też zmiana. Zmiana będzie bardzo dobra. Coś zmienić, czyli szukajcie tej pracy faktycznie. Jest szansa na rozmowę, jest szansa na to, że znajdziecie jakąś fajną pracę. Dobrze, a przejdźmy teraz do związków, do relacji. Trójka buław, królowa buław i karta siły. Ten tydzień mówi o tym, żebyście byli mocni, silni i żebyście rozwiązywali trudne sprawy, trudne kłopoty. Trudne problemy, bo tu mi się pojawia u kogoś, oczywiście nie mówię, że u wszystkich, jest to czytanie ogólne, ale relacja trójkowa. No, trójeczka buław, do tego wszystkiego jeszcze królowa buław, która często oznacza kochankę, tak? No i karta siły, bądź silna, dzielna, walcz z tymi złymi emocjami, czy też z tymi sytuacjami, problemami, tak? Ale miej tą odwagę, miej siłę na to, żeby tutaj porozmawiać na ten temat na przykład. Może być tak właśnie, że u kogoś pojawiają się w tym tygodniu takie osoby trzecie w relacji, więc tutaj karta siły jak najbardziej mówi o tym, żeby rozwiązywać problemy, żeby nie uciekać od nich, nie unikać, ale mówić, rozmawiać, rozwiązywać, znajdować jakieś rozwiązania, argumentacja tutaj, tak, że tutaj, jeżeli też może być tak, że w was tkwi jakaś taka myśl, że może być taka sytuacja, to może warto porozmawiać z partnerem o tym, że was to niepokoi na przykład, albo ktoś was niepokoi, jakaś kobieta, bardzo piękna, atrakcyjna, która może być z żywiołu ognia, baran lew strzelec, w każdym bądź razie, no, kobieta nietuzinkowa, powiedziałabym. Więc tutaj faktycznie może was jakaś przyjaciółka, na przykład partnera, no, denerwować. Więc po prostu o tym porozmawiajcie. O waszych obawach, o tym, czy faktycznie jest to tylko wymysł, czy to jest jednak coś. Będziecie wiedzieć po rozmowie. W każdym bądź razie, tutaj pokazuje się o to, żeby walczyć o jakąś relację, rozmawiać, nie chować głowy w piasek, tylko rozmawiać o trudnych sprawach. Jeśli nie ma takiej sytuacji, bo wiadomo, jest to czytanie ogólne, to tutaj może się pokazywać jakaś chęć wyjazdu. Decyzja być może kobiety, czyli może wasza, bo głównie mnie oglądają kobiety. Więc tutaj może być chęć jakiegoś wyjazdu, może być oczywiście też chęć flirtu. Ja nie mówię, że nie, bo tutaj też się to pojawia. A co jeszcze w relacjach? Może być, no, kobieta, królowa buław, może mówić o tym, że tutaj ktoś wpada na jakiś taki pomysł, na przykład jakieś randki, jakiegoś wyjścia gdzieś do kina, do teatru. Więc tutaj też może być kreatywnie w relacji w tym tygodniu. Może się coś dziać. Tutaj są perspektywy na dobrą przyszłość, czyli jeśli będziecie o czymś rozmawiać, o jakichś sprawach kłopotliwych, problematycznych, to jest szansa na to, że znajdziecie rozwiązania tych spraw, tych kwestii, bo tutaj buławy zawsze są kreatywne, zawsze mówią o jakichś rozwiązaniach, więc tutaj powiedziałabym, że zresztą decyzje jakieś mogą zapaść. A więc jak najbardziej to jest tydzień, który sprzyja właśnie jakimś rozmowom. Trudnym, nie mówię, że nie,
ale też i łatwiejszym. Może chodzić o waszą w ogóle relację, do czego ta relacja zmierza, więc tak troszeczkę filozoficznie może być. Natomiast no, warto rozmawiać w tym tygodniu, tak jak mówię, nie uciekać od jakichś problemów. Tutaj jakieś problematyczne kwestie, jakby się pojawiały, no to jak najbardziej o tym rozmawiać, decydować, obmyślać plan. Być może, tak jak mówię, bardziej się ze sobą no, zespoić, nie wiem, czy tak można powiedzieć. W każdym bądź razie, właśnie chociażby przez jakieś wyjście gdzieś do teatru, czy jakiś nawet wyjazd gdzieś, na przykład do lasu, po prostu, tak, żeby spędzić ten czas z sobą, bym powiedziała, więc tutaj jakieś takie kwestie mogą być. Natomiast jeśli jesteście singlami, to jak najbardziej jest możliwość poznania kogoś. Ogromna możliwość poznania kogoś. Tutaj jest potencjał do tego, żeby coś mogło się rozwijać, żeby mogło tu być coś fajnego. No więc trzeba próbować. No, siła, nie poddawać się. Może być może to osoba, no, którą ciężko będzie zdobyć, ciężko będzie ją do siebie przekonać, no bo to jest taka kobieta zdecydowana, ona wie, czego chce, więc tutaj, tak jak mówię, no, patrząc na siłę, jesteście w stanie, powiedziałabym, okiełznać każdą osobę, więc bez względu na to, jaka ona jest, jakie ma wymagania, oczekiwania, no to tutaj jesteście w stanie, tylko musicie się postarać. No i też nie bójcie się tego, nie uciekajcie od tego. Jeżeli jest to ktoś taki dosyć silny, mocny się pojawia tutaj, mówię teraz ogólnie, no to jak najbardziej próbujcie. Próbujcie tutaj tą osobę zdobyć, oczarować sobą. Na pewno nie unikajcie rozmowy, nie unikajcie kontaktu. Tutaj może być też tak, że ten ktoś może wam zaproponować właśnie jakieś spotkanie, randkę, jakieś tam wyjście gdzieś, więc też oczywiście no, stańcie na wysokości zadania i oczywiście idźcie z tą osobą, zgódźcie się na tą propozycję. Ale jest szansa na poznanie kogoś takiego ognistego, całkiem ciekawie tu może być. Pozdrawiam. Cześć. Cześć Raczki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak praca, jak relacje. Zacznijmy od pracy w tym tygodniu. No, w pracy piątka była w dziewiątka mieczy i głupiec. Walczycie z sobą. Możecie walczyć z jakimiś myślami o czymś. Tutaj coś wam nie daje spokoju. Strasznie się nad czymś zastanawiacie zawodowo. Ktoś może myśleć o na przykład nowej działalności, o tym, żeby na przykład może pójść na swoje, czyli otworzyć własną działalność, a może nad zmianą i jakichś tutaj kwestii związanych z tą działalnością, może zmiana kierunku działania, może wprowadzenie jakichś innowacyjnych rozwiązań, może jakichś tutaj innych ścieżek. Jeżeli mówimy o tym, że pracujecie dla kogoś w firmie, no to tutaj też może być zastanawianie się nad czymś, ale to jest dla was takie kłopotliwe, cały czas o tym myślicie. Tutaj mogło też być, może być jakaś rywalizacja o coś, na przykład ogólnie w pracy. Rywalizacja o klientów, tak, ale rywalizacja o projekt, może kłótliwe środowisko też. Coś, co nie daje wam spokoju, być może jakaś sprzeczka była w pracy i po prostu też w jakiś sposób ona spowodowała to, że się zaczęliście martwić. Lub ona was zmartwiła. Myślicie cały czas o tym, o tej sprzeczce, o tej rywalizacji, o tym, że ktoś tutaj się wam postawił też, tak? Na przykład do tej pory myśleliście, że jesteście przyjaciółmi, a tutaj ten ktoś na przykład wyszedł przeciwko wam, więc gdzieś tutaj jakieś mogą być nieporozumienia w pracy też, które mocno was irytują czy stresują, ale może też po prostu przeżywacie to bardzo mocno, zastanawiacie się, więc tutaj może być, tak jak mówię, walka o jakieś projekty, walka o po prostu premię. No, taki wyścig szczurów może być, tu się pokazuje i to jest przerażające, może źle mówię, no może nie przerażające, ale to jest dla was bardzo, bardzo przeżywające. Przeżywacie to bardzo mocno, zastanawiacie się nad różnymi scenariuszami, jak to rozegrać, jak to obejść, więc gdzieś tutaj to wam po prostu spędza sen z powiek. Oczywiście niektórzy z was mogą też wyolbrzymiać pewne kwestie, pewne sprawy, może wcale nie jest tak źle, jakby się tu mogło wydawać, więc gdzieś tu konkurencja,
W pracy może być jak najbardziej, bicie się o jakieś projekty, przetargi, jak najbardziej, no możecie też wyolbrzymiać pewne rzeczy, stawiać siebie na ostatniej pozycji, że na pewno się nie uda i tak dalej, więc tak nie róbcie, nie myślcie negatywnie, tym bardziej, że macie kartę głupca jako radę. Głupiec mówi o nowościach, o nowych kwestiach, nowych sprawach, nowych rzeczach, o tym, że tutaj warto pomyśleć o czymś nowym, więc skupcie się nie na tym, co było, co się wydarzyło, czy co się wydarzy negatywnego w pracy, tylko skupcie się na tym, co nowe, na nowościach. Jeżeli myślicie o własnej działalności, no to może faktycznie warto iść w nowym kierunku. Może nie warto tutaj bić się z tymi myślami, myśleć nad jakimiś, czy kłócić z innymi współpracownikami, z klientami. Na przykład, może warto zmienić w ogóle branżę, przebranżowić się. Może warto iść w ogóle w coś innego, w coś nowego. No tutaj dla kogoś mogą być podpowiedzią dzieci, na przykład. Kwestie związane z dziećmi, może dla nich warto coś robić. Dla kogoś innego podpowiedzią może być po prostu coś związane z podróżowaniem, czyli albo jakieś otwarcie na przykład biura turystycznego, albo po prostu jakieś oprowadzanie wycieczek, no różne takie kwestie właśnie z tym związane. Dla kogoś innego, no jeszcze jakieś artystyczne rzeczy mogą tutaj się też pojawiać. Więc powiem szczerze, że możliwości jest wiele. Karta głupca to jest otwieranie się na coś nowego i karty wam to radzą w tym tygodniu. Pomyśleć o czymś nowym. Możliwe, że wy o tym myślicie, dlatego bijecie się z myślami. Tutaj cały czas myślicie, obmyślacie plan, strategię, właśnie, bo myślicie na przykład o własnej działalności, więc gdzieś tutaj cały czas wam to chodzi po głowie, a jak to, a jak to, a jak tam, a jak ta rachunkowość będzie, a jak finanse, a kogo ja zatrudnię i no tysiąc pytań, sami do siebie. Więc po prostu stąd ten stres, nerwy też może, no i te różne scenariusze, tak, pisane w głowie. Więc gdzieś tutaj obmyślanie takich kwestii, no ale karta wam radzi po prostu zrobić ten krok do przodu. No już nie myśleć, nie zastanawiać się, tylko po prostu iść, otworzyć się na coś nowego. Może ktoś z was dostaje jakąś propozycję, propozycję zmiany pracy, propozycję współpracy, propozycję zrobienia dla kogoś jakiegoś projektu, jakiegoś przedsięwzięcia. I też no, myślicie, co tu zrobić, co odpowiedzieć, czy to będzie dla mnie dobre? No tysiąc pytań w głowie. Więc tutaj karta głupca mówi, no zrób ten pierwszy krok, odważ się, nie bój się. No, idź w to nowe, tak? Otwórz się na tą nową propozycję. To może być to. Nawet powiedziałabym, że to jest to. Coś nowego. Więc gdzieś tutaj w sprawach zawodowych, nowe, być może nowe stanowisko dostaliście, propozycję nowego stanowiska w pracy. I też tutaj zastanawiacie się, co zrobić. Może nawet to się wiązało z jakąś konkurencją, może pokłóciliście się w związku z tym, z innymi ludźmi, którzy też chcieli to stanowisko objąć, ale to wyście je dostali. Więc gdzieś tam. Na przykład i to wam nie daje spokoju. Cały czas o tym myślicie. No więc tutaj jest głupiec. Po prostu otwórz się na nowości, otwórz się na to nowego, coś nowego, na tą propozycję, którą dostałaś. Ile razy w życiu dostałaś taką propozycję? No więc gdzieś tutaj ja bym powiedziała, iść, nie bać się, czegoś nowego. Czasem trzeba zaryzykować też nawet bym powiedziała. W pewnych kwestiach. No dobrze. Jeśli szukacie pracy, no to też jak najbardziej tutaj może się pojawiać konkurencja w pracy, może się pojawiać, że dużo osób będzie na rozmowach, że no będzie o to stanowisko, czy o tą pracę, o tą ofertę na przykład, jakaś powiedzmy bitka w cudzysłowiu. No ale trzeba będzie pokonać jakąś konkurencję i wy się tym możecie martwić, możecie się stresować też tym, więc gdzieś tutaj karta głupca mówi, idź w to nowe, tak? Nie przejmuj się tym, nie rezygnuj, po prostu bierz, co ci daje los. Jak trafiłeś na tą rozmowę, byłeś tam, czy byłaś, no to dlaczego miałbyś się nie odważyć na to, co nowe? Jeżeli dostajesz taką szansę od losu, no to ją wykorzystaj. Czyli tutaj karty wam sugerują w ogóle nowe kwestie, nowości w kwestiach zawodowych. Ale nie denerwujcie się, nie przejmujcie się jakimiś kwestiami, sprawami. Też powiedziałabym, że wszystko się jakoś wyjaśni, rozwiąże. Relacje. Relacje, koło fortuny, dziesiątka kielichów oraz bazik kielichów. W relacjach u was, no powiedziałabym, zmiennie może być raz na wozie, raz pod wozem, tak? A chociaż przy dziesiątce kielichów powiedziałabym, że raczej pozytywnie, czyli raczej na wozie. Zmiany, duże zmiany mogą być. Tutaj tak naprawdę rodzina pokazuje się
Czyli na przykład, jeśli było niedobrze, gdzieś tam byliście na przykład pokłóceni, to teraz jest szansa na to, żeby to zmienić, tą sytuację. Nawet o sporo. Jeśli mieliście jakieś konflikty, na przykład o dzieci, no to tutaj też jest szansa na to, żeby się dogadać, żeby się porozumieć, żeby spędzić razem czas z sobą. Być może nawet los wam będzie sprzyjał i w tym tygodniu nawet da wam trochę czasu dla siebie, żebyście mogli go jakoś spędzić właśnie miło, wspólnie, żebyście mogli gdzieś pójść. Może nawet rodzinne spotkania, może nie było jakichś rodzinnych spotkań, jakichś imienin, urodzin, jakichś tam okazji do spotkania z rodziną, więc tak jakby w tym tygodniu takie kwestie się też pojawiały. Okazje, szanse na to, żeby właśnie się spotkać z rodziną, pogadać, porozumieć, no, powspominać, tak? Tak, żeby miło spędzić czas, bym powiedziała, więc gdzieś tutaj to koło fortuny wam tak sprzyja. Możecie też spodziewać się takich, tak jak mówię, takich rzeczy, spodziewać niespodziewanego, tak naprawdę. Nie możecie się tego spodziewać, bo koło fortuny to jest taka zagadka. Zagadka na zasadzie, że on tutaj, ta karta działa bardzo spontanicznie i potrafi dużo zmienić nagle, o 180 stopni nawet. Natomiast to jest coś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć nagle. Po prostu nagle się coś dzieje i ale tak jak mówię, tutaj u was pozytywnie w relacji, więc jest szansa na dogadanie się, jest szansa na to, że będą warunki sprzyjające ku temu, żeby właśnie spędzić razem czas, miły czas. Może z rodziną, może tutaj. Ja bym powiedziała, że może powrócić uczucie na nowo, tak? Gdzieś tutaj pazik kielichów to jest taka szansa. Szansa na to, żeby właśnie, na przykład szansa na romantyczny wieczór, szansa właśnie na takie miłe spędzenie czasu z rodziną, szansa na porozumienie się, dogadanie się, no, szansa na to, żeby wyjść z jakąś inicjatywą w stosunku do partnera. Może też być tak, że po prostu koło fortuny podsunie wam jakiś fajny pomysł i na jakąś aktywność nawet, taką wspólną razem, bo tutaj się pokazuje to cały czas razem, więc powiedziałabym, jak najbardziej wykorzystajcie szansę, karty mówią, tą, która się pojawia na horyzoncie, tak? Czyli właśnie jak będzie okazja do spędzenia czasu razem, to spędźcie go. Jak będzie okazja na to, żeby gdzieś pojechać, to jedźcie. Jak będzie szansa na to, żeby oglądać jakiś fajny film w telewizji razem, wspólnie, to też to wykorzystajcie. Więc tak dosyć pozytywnie. To koło fortuny będzie wam sprzyjać. No i wykorzystujcie szanse, okazje, które tu się pojawiają. Tutaj też może karta sugerować, że można tak zakochać się na nowo, czyli dać sobie szansę kolejną. No, jeżeli tutaj coś się wydawało przegrane, coś tutaj w relacji nie funkcjonowało, to w tym tygodniu może dojść do takich sytuacji, które spowodują zmianę o 180 stopni, czyli na pozytywną, i będzie szansa na to, żeby się porozumieć, dogadać, jakby pobudzić na nowo relacje, uczucia. Uczucia jednak. Kielichy, czyli uczucia, emocje, związek, partnerstwo, więc tutaj no, na nowo możecie zapałać do siebie uczuciem jakimś, więc tutaj też jak najbardziej. Jeśli ktoś myśli oczywiście o ciąży, bo tutaj też nie mogę pominąć tego faktu. Jeśli ktoś tutaj myśli o ciąży, tak, to jest bardzo dobry czas, dobry tydzień, żeby po prostu o tym pomyśleć lub też podziałać w tym kierunku. Dla osób, które są singlami, no tak, to jest szansa, możliwość na miłe spotkanie, na mile spędzony czas z kimś, jak najbardziej. Też tak jak mówię, los wam będzie dopomagał, może wam po prostu spowodować u was jakąś taką sytuację, która właśnie będzie prowadziła do tego, że będzie można się z kimś spotkać, nawiązać jakąś rozmowę, relację, poznać kogoś, więc tutaj jak najbardziej też korzystajcie z tego. Jeśli dostaniecie też jakieś zaproszenie znienacka od kogoś, też wykorzystajcie to. Umówcie się, spotkajcie się. No tutaj pazik kielichów mówi o tym, że jest szansa na zauroczenie. Nie mówię, że od razu na zakochanie, ale szansa na to, żeby od nowa narodziły się jakieś uczucia, emocje. No bo na przykład jeśli ta osoba wraca z przeszłości tutaj do was, to też, bo też nie można tego wykluczyć, no to też jest szansa na jakąś zmianę w relacjach, na przełom. Więc no na przykład na wybaczenie tutaj, tak? Więc gdzieś szansa na to, żeby się spotkać, szansa na to, żeby się zauroczyć na nowo kimś, żeby tutaj mogło się narodzić jakieś uczucie. Więc tak, są dobre perspektywy na to, żeby kogoś fajnego poznać. Życzę wam fantastycznego tygodnia. Pozdrawiam. Cześć.
Cześć Lwy, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczymy sobie, jak kwestie pracy oraz relacji, czyli miłości. Zaczynamy od pracy. Szóstka monet, ósemka kielichów i dziesiątka monet. Dlaczego chcecie odejść z pracy? Bynajmniej niektórzy z Was. Dlaczego tutaj jest jakaś kwestia odejścia? Coś się może nie podoba, ktoś chce jakichś zmian. Powiem Wam tak, szóstka monet ogólnie bardzo dobra karta, bo to jest karta takiej wymiany, równowagi, czyli dawania i brania. Czyli tak jakby w pracy wszystko było dobrze. Może jest z jednej strony za dobrze dla niektórych z Was. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Więc tutaj będzie kilka scenariuszy tak naprawdę. Moje pytanie z początku, dlaczego chcecie odejść z pracy, też nie było bez powodu, ale zaraz do tego przejdę. Jeśli chodzi o tą szóstkę monet, tutaj mówiłam o tej wymianie. To jest taka równowaga, że tu jest dawanie i branie. I tu można by powiedzieć, że jest zadowolenie w pracy. Zadowolenie, spełnienie nawet bym powiedziała, że ktoś jest zadowolony, bo ile pracuje, za to dostaje wynagrodzenie, tak? Ile poświęcacie czasu na pracę, no to też tutaj jak gdyby rzutuje to jakimiś kontraktami, umowami, projektami, wykonywaniem, tak? Tego wszystkiego. Jest tutaj wszystko w równowadze, ale komuś to nie odpowiada. I teraz może być tak, że tak jak powiedziałam, może być za dobrze. To znaczy, no jest, bo jest, pracuje sobie, jest tak. No, równo, fajnie, atmosfera fajna, miła, zarabiam pieniądze, jest super, ale jednak brakuje mi czegoś. Tutaj może być tak, że ktoś powie, no nie jestem stworzona do takiej pracy na przykład, tak? Albo po prostu chcę zmian. I to może wynikać z tego, że jest właśnie tak, no fajnie, ale nic takiego się nie dzieje. Może to nie to zajęcie, może to nie ta praca, może to nie to stanowisko po prostu. Więc tutaj ktoś tak jakby chciał coś zmienić. Może być tak, że chcecie zmienić coś a propos właśnie tej równowagi, żeby tu się zaczęło coś dziać, że po prostu, no właśnie, chcielibyście może więcej tych kontraktów, może więcej tych umów, może więcej, żeby się działo, żeby było szybciej. Więc gdzieś tutaj ktoś może chcieć takie zmiany. Oczywiście, jak pracujecie dla kogoś, no ciężko jest takie zmiany wymusić. Natomiast jeżeli macie własną firmę, jak najbardziej jest to możliwe. Dokonanie jakichś zmian. No i właśnie, moje pytanie, wracam do niego, do tego pytania z początku, dlaczego chcecie odejść z pracy? Bo mam wrażenie, że jest dobrze, ale z jednej strony mówiłam, że jest, może być za dobrze dla kogoś, albo za po prostu za wolność tu dzieje. To wszystko, co mówiłam przed chwilą, ale inni mogą potrzebować po prostu czegoś innego. Może po prostu być tak, że na przykład czegoś brakuje. Mimo wszystko, jest to karta równowagi, ale skoro odchodzę, to mam ku temu powody. Czasem to jest tak, że dostajecie nową propozycję, nową ofertę. No właśnie. I tutaj ktoś może. Oczywiście ósemka kielichów to jest taka karta, która z jednej strony mówi o tym odejściu, ale z drugiej strony może mówić też o tym, że się jeszcze zastanawiamy, wahamy, że tutaj jeszcze myślimy nad tym. Jesteśmy zdecydowani, zastanawiamy się nad tą zmianą, ale jeszcze możemy, nie każdy może podejmować tą decyzję. Nie każdy może się na to decydować. Tutaj może być tak, że ktoś po prostu stoi w miejscu, bo tak jak mówiłam, jest fajnie, ok, wszystko tutaj dobrze, wypłata na czas, ale czegoś mi brakuje. Jest tak. Chciałabym robić coś innego. Po prostu. Czasem to jest takie niewytłumaczalne, ale czujemy, że stoimy w miejscu, że nic nie osiągniemy więcej, że jest nam dobrze, ale po prostu jest nam dobrze, ale czegoś nam brakuje. Na tej zasadzie to jest takie poczucie straszne, tak prawdę powiedziawszy, z jednej strony, bo myślę, że każdy z nas kiedyś znalazł się w takim punkcie, kiedy po prostu chcieliśmy coś zmienić, a staliśmy w miejscu i po prostu te nasze zmiany działy się w głowie. A po prostu no, ciężko nam było, czy przekonać siebie do tej zmiany, czy ruszyć. No, zawsze jest, ten początek jest taki najtrudniejszy, ruszyć z miejsca albo coś postanowić, coś zacząć robić. To nie tyle, że w głowie sobie postanowić, tylko po prostu faktycznie zacząć coś realizować. To jest bardzo czasem odważny krok tak naprawdę, bo czasem to jest taka karta, która mówi o tym, że rzucam wszystko i idę. Po prostu idę, bo chcę zmiany, bo ja po prostu czuję, że ja tutaj się duszę, tak? Na przykład w tym środowisku, w tej pracy, w tym otoczeniu,
jest dobrze, bo to jest taka karta, która mówi właśnie dlatego, to jest takie trudne dla nas, bo nam jest tutaj dobrze, nam się tutaj podoba, może ci ludzie, z którymi pracujemy, są fantastyczni, ale mi czegoś brakuje, ja bym chciała coś jednak osiągnąć więcej, ja bym chciała coś robić, może ktoś tutaj chce coś zmienić, ktoś chce może założyć własną firmę, dlatego tak go to kusi, ktoś mógł dostać jakąś propozycję, czy dostaniecie jakąś propozycję, więc tutaj stąd te zmiany. Może być też tak, że po prostu jest za pięknie, tak jak mówiłam, i chcecie coś tutaj pozmieniać w tej pracy. Może chcecie zmienić to stanowisko, może stąd zastanawianie się, jak to osiągnąć, albo po prostu pójście na rozmowę do szefa na przykład, tak? No, czasem są to nowe możliwości, czasem ktoś się chce przeprowadzić, po prostu chce zmienić, zacząć wszystko od nowa w innym miejscu, z innymi ludźmi, w innej pracy, w ogóle czasem w innej, w ogóle inny kierunek, inne działania, inna zupełnie praca czasem, ale po prostu czujemy taką potrzebę, bo inaczej stoimy w miejscu i tak jakby czas dla nas stanął i nic się nie dzieje. I to jest czasem takie straszne uczucie. W każdym bądź razie, tu mi się coś takiego pokazuje, że ktoś chce coś zmienić, mimo iż jest dobrze. Mimo iż ta sytuacja odpowiada, ale no właśnie. Ale czegoś mi jednak brakuje i to coś jest bardzo, bardzo mocno nas ciągnie do tego czegoś. A może po prostu nadszedł czas na te zmiany. Może po prostu czas ruszyć się z miejsca. Czas coś pozmieniać, więc tutaj karta 10 monet mówi, że dziesiątka monet to jest taka dobra karta, bo ona mówi o tym, że jesteśmy w stanie tutaj dobre pieniądze zarobić, jeśli coś faktycznie tutaj zmienimy, coś zaczniemy robić w jakiejś kwestii. Może chodzić tutaj też o na przykład wspieranie kogoś, pomaganie komuś w czymś, uczenie, więc tutaj może uczycie w szkołach, może uczycie gdzieś na jakichś kursach, w różnych instytucjach, może udzielacie się wolontaryjnie też. No i stąd też te zmiany, no, gdzieś tutaj pojawiają się kwestie właśnie tego, żeby coś tutaj pozmieniać. Może chcecie na przykład osiągnąć więcej, albo na przykład chcecie działać, jeśli chodzi o jakieś wolontaryjne kwestie, charytatywne, również na przykład więcej sponsorów, bo po prostu tu się nic nie dzieje. No jest, okej, te pieniądze są, tak, na przykład wszystko jest, jest jakaś tam równowaga, ale no właśnie, ale coś trzeba ruszyć do przodu, żeby tutaj coś się działo, żeby był jakiś ruch w tym biznesie, powiedzmy, tak? W biznesie czy w tych organizacjach nawet, tak? W każdym bądź razie, no to jest dobry kierunek działania, tutaj może przynieść dobre efekty, może przynieść dobrą zmianę. Także, no, tutaj czasem jest rzucenie się na żywioł, więc jak najbardziej to jest dobre. Coś tutaj faktycznie się pokazuje, że pewne decyzje będą dobre. Jeżeli ktoś szuka pracy, no to tutaj pokazuje mi się faktycznie, no, że ktoś chce zmienić. I na przykład może być tak, że faktycznie szukacie bardzo intensywnie, no i tutaj jesteście nawet gotowi się przeprowadzić, czy nawet dojeżdżać do tej pracy, ale komuś mocno zależy na tym, żeby tutaj było, tak? Żeby coś się zmieniło po prostu w życiu, tak? Więc nawet jeśli jest dobrze, bo sobie nie pracujecie, ktoś wam pomaga, ktoś was wspiera, może partner, może rodzice, to mimo wszystko chcecie coś dla siebie i po prostu tutaj jakaś zmiana jak najbardziej, ale to się pokazuje korzystnie. Relacje, zobaczmy, lwy, relacje. Tu oczywiście może chodzić o współpracę z kimś, więc no, ktoś tutaj coś przy tej współpracy będzie kombinował, albo będziecie chcieli coś pozmieniać, albo po prostu będziecie chcieli tutaj coś zadziałać z kimś. Też dobry tok myślenia, działania. Relacje, pokazują się trójka mieczy, pustelnik i kapłanka. No to powiedziałabym tak, że w relacjach tutaj jakieś mogą być jakieś tam kwestie problematyczne. Może się coś tutaj zadziać takiego, że po prostu będziecie niezadowoleni z różnych kwestii, z różnych rzeczy. Niezadowoleni, bo na przykład partner się nie interesuje nami, niezadowoleni, bo się pokłóciliście, bo nie słucha nas na przykład partner, nie chce na przykład wziąć pod uwagę naszego zdania, mamy inne oczekiwania, gdzieś tutaj jakieś takie za no dziesiątka, trójka mieczy, to
To po prostu karta, która mówi o tym, że jest mi przykro z jakiegoś powodu. Przykro to nawet mało powiedziane. Jestem wkurzona, zła. Może być tutaj pokazane cierpienie, tak, z jakichś powodów, żal, jakiś rozgoryczenie, bo coś. Mam wrażenie, że może chodzić o samotność, o to, że właśnie partner być może ma dużo pracy, może gdzieś jest na wyjazdach, może po prostu się pokłóciliście i na razie nie ma kwestii do tego, żeby porozmawiać, albo nie ma okazji do tego, żeby porozmawiać, a może po prostu potrzebujecie przemyśleć sobie pewne rzeczy. Przy tym jest pustelnik, więc tak jakby to, co się wydarzyło, to, co jest takie, powiedzmy, przykre, jakieś tu być może kutnia jakaś, która dała do myślenia, no właśnie trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego to się wydarzyło. Ja bym powiedziała, że trzeba poszukać gdzieś głębiej jakichś tutaj rozwiązań tej sytuacji lub przyczyn tej sytuacji, bo pustelnik to jest taka cisza, czas. Potrzeba czasu, żeby zaleczyć rany, potrzeba czasu, by coś sobie wyjaśnić, by o czymś porozmawiać, by coś przegadać, by po prostu, to jest tak jakby coś świeżego, świeża rana i po prostu trzeba czasu, żeby to się zagoiło. Więc gdzieś tutaj trzeba się zastanowić, jak mądrze do tego podejść, jak podejść mądrze do tej sytuacji. Tutaj może chodzić na przykład też o zdradę, oczywiście dla kogoś, dla jednej osoby może. W każdym bądź razie ten pustelnik mówi o tym, żeby tutaj podejmować mądrze, słuszne, rozważne decyzje. Zresztą kapłanka, która jest w Radzie, również wam to mówi. Tutaj nie spieszyć się, nie wyciągać pochopnie wniosków jakichś z danej sytuacji. To, że na przykład partner nie ma dla nas czasu, nie znaczy, że od razu ma kogoś na boku, tak? To, że na przykład nie rozmawiamy, pokłóciliśmy się o coś, nie oznacza, że od razu trzeba się rozstawać. Absolutnie nie. Tutaj po prostu macie bardzo dwie mądre karty. Pustelnik i kapłanka to jest taka mądrość, ogromna mądrość. Oczywiście kapłanka radzi również kierowanie się intuicją, ale również mądrością właśnie. Nie wyrokowaniem pewnych sytuacji, czyli no nie ocenianiem kogoś, nie wyciąganiem wniosków, nie powodowaniem kłótni, wręcz odwrotnie. Kapłanka to jest taka karta, która mówi przetrzymaj to, tak? Na zasadzie poobserwuj, dowiedz się więcej. No z otoczenia można wiele rzeczy wyczytać, tak? Obserwuj partnera na przykład, jeśli się pokłóciliście, no to obserwuj. A dlaczego, co mogło być jego przyczyną, tak, na tej zasadzie. Natomiast na pewno kapłanka jest bardziej taką subtelną kartą, bardziej bierną, na zasadzie nie wyciągaj pochopnych wniosków, od razu nie wszczynaj awantury o coś, tylko przeczekaj, pomyśl, przemyśl, zastanów się, przeanalizuj, pooglądaj rzeczywistość, tak? Poobserwuj, co się dzieje dookoła ciebie, słuchaj dookoła, co się dzieje, co inni mówią, na przykład co partner mówi, i raczej milcz, czyli jeszcze nie mów, nie wyciągaj wniosków. Więc gdzieś tutaj też chodzi o to, żeby się dogłębnie zastanowić nad czymś. Być może problem tkwi, zresztą wiadomo, że problemy partnerskie, często wina leży po obydwu stronach, nie tylko po jednej. Więc tutaj gdzieś powiedziałabym, żeby właśnie się zastanowić, przemyśleć pewne rzeczy, dać sobie trochę czasu. No, gdzieś tak wewnątrz siebie starać się też. Być może pewne rzeczy są też po waszej stronie tutaj, że na przykład coś tam się okazało, albo się pokłóciliście o coś, to też mogło być przyczyną coś związanego z wami, więc tutaj też wiadomo, trzeba by takie podjąć bardziej podejść do tego w sposób ogólny, to znaczy obiektywny niż subiektywny, że to nie wina partnera, nie wyciągać, tak jak mówię, pochopnych wniosków, tylko przemyśleć, zastanowić się. Kapłanka może radzić również doradzenie się kogoś, kobiety raczej, może być to matka, siostra, przyjaciółka, porozmawianie o czymś. Jeżeli wam coś mocno leży na sercu związanego z partnerstwem, macie kogoś takiego zaufanego, że możecie pogadać sobie o tym wszystkim, o jakichś tam problemach, na przykład w relacji, no to też jak najbardziej kapłanka to mogłaby sugerować. Ale doradztwo też fachowe, oczywiście, jak najbardziej. Także tutaj jakieś zastanowienie się, przemyślenie sobie pewnych spraw dogłębnie. Może potrzeba też samotności, żeby się nad czymś zastanowić w partnerstwie. Natomiast wyciągnijcie mądre wnioski, powiedziałabym, z tego, co się tutaj dzieje, z tej jakiejś tam sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które szukają miłości, no to raczej ten tydzień powiedziałabym, że sprzyja przemyśleniom jakimś. Być może przykrym, być może znajdziecie jakieś w sobie odpowiedzi, które
może powinniście poszukać. W każdym bądź razie raczej bierność, samotność, przemyślenia, może też tutaj troszeczkę melancholii się wkraść, raczej możecie wspominać jakieś przeszłe relacje, może jakieś trudne relacje. Natomiast nie widzę raczej możliwości w tym tygodniu poznania kogoś. Raczej to jest taki czas dla Was. Dla Was, na właśnie pozbieranie się z jakichś być może emocji, może z jakiegoś związku, który się rozpadł, może z jakichś takich przykrości. Ale to jest taki czas dla Was właśnie do przemyślenia. No i słuchajcie swojej intuicji. Pozdrawiam. Cześć. Cześć panny, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak praca i miłość w tym tygodniu. Praca. Król kielichów. Trójeczka mieczy. Oraz dziewiątka kielichów. Powiem tak. W pracy dla kogoś jakaś rozmowa może być. Rozmowa z kimś na stanowisku, z kimś ważnym. Może być z szefem. Może być po prostu też jakaś. No i ta rozmowa, powiem szczerze, że może dotyczyć jakichś trudności, jakichś przykrych kwestii. Być może coś się wydarzyło ostatnio, może nie rozumieliście się, może. No właśnie, trzeba sobie coś wyjaśnić. Król kielichów to jest taka otwarta osoba i energia też właśnie wyjaśnienia sobie czegoś, porozmawiania, przegadania. Więc myślę, że tutaj może chodzić o jakieś trudności, przykrości, może coś było nie tak, może po prostu ktoś was źle ocenił, chcecie się wyżalić, na przykład szefowi czy też tej osobie. Na stanowisku kierownik to może być również jakiś. W każdym bądź razie macie taką potrzebę, to rozmawiajcie. Powiedzcie po prostu, co wam leży na sercu. Może wam się coś nie spodobało, jakieś działania, jakieś zmiany wprowadzone w firmie, może nie spodobało się wam jakieś inne kwestie. Bo tutaj jest pokazane jakieś rozczarowanie, zawód, że po prostu coś mocno was, no coś mocno was utkwiło. Bym powiedziała, czyli może jakieś decyzje szefa, więc fajnie by było to po prostu pogadać, porozmawiać, bo on jest taki otwarty na negocjacje, on jest otwarty na rozmowy, na relacje, na ludzi, więc tutaj jest szansa na to, żeby osiągnąć jakiś konsensus, jakieś rozwiązanie. Być może ktoś coś powiedział w nerwach, ktoś coś powiedział nie przemyślając sobie czegoś i tutaj mocno was to no mogło was to mocno zaboleć. Więc tutaj jakieś albo decyzje jakieś zostały podjęte, które były dla was niedobre, tak? I po prostu w jakiś sposób was mocno zabolały. Więc warto by było porozmawiać tutaj o tym, otworzyć się. I mam wrażenie, że chodzi o to, żeby właśnie o tym porozmawiać, co was boli, co was tutaj dręczy, co się nie podoba, o jakichś zmianach, o jakichś tutaj kwestiach wszystkich związanych z tymi zawodowymi rzeczami, bo dziewiątka kielichów mi mówi o takim, no właśnie o tym, że tak jakbyście zrzucili kamień z serca. Tym bardziej, że ten król pokazuje się król kielichów, czyli taka otwartość na rozmowy, na ludzi. Tak jakby on był w stanie zrozumieć was, postawić się w waszej sytuacji, doradzić, więc tutaj być może nawet przegadać całą tą sytuację. I ta dziewiątka kielichów mi pokazuje takie właśnie szczęście, radość, że po prostu udało mi się. Że to będzie dobry krok, właśnie jakaś rozmowa tutaj, jakieś prowadzenie negocjacji, to co wam się nie podoba, dobrze by było właśnie o tym porozmawiać w pracy. Być może jesteście w takiej właśnie sytuacji. Jeżeli macie własną jakąś firmę też, no to może tutaj coś ostatnio też było nie tak. Może po prostu też zawiodły was jakieś, no jakieś wasze plany, strategie, które sobie wdrażaliście, wprowadzaliście i też tak może być, że po prostu tutaj no coś nie wypaliło po prostu, nie było klientów, jest porażka, rozczarowanie ogólnie rzecz biorąc, więc dobrze by było tutaj wprowadzić jakieś zmiany, samemu sobie o czymś tutaj dać do zrozumienia, o czymś sobie no popatrzeć na to w sposób obiektywny i wyjść z jakimiś innymi inicjatywami. Tutaj może być też jakaś szansa, ktoś komuś może dać jakąś szansę, coś zaproponować, być może jakąś współpracę. Także tutaj może być też tak, że ktoś z was po prostu, powiem tak,
jeżeli wam ktoś coś proponuje, to tutaj wiadomo, musicie się zastanowić nad tym, nad tą propozycją, czy to będzie korzystne, zmiana stanowiska, czy też zmiana pracy. Różne tu mogą być sytuacje, więc musicie się zastanowić, bo jeżeli jest to dla was niekorzystne, no to oczywiście trzeba by. Tutaj chodzi o jakieś przegadanie czegoś, bo może być coś, co wam leży na sercu, być może jakaś propozycja, którą wy nie chcecie przyjąć, bo też tak może być. Więc tutaj dobrze by było o tym pogadać, powiedzieć wprost i po prostu tak jakby kamień z serca wam spadnie, tak? Będzie super, fajnie, bo sobie tutaj pogadaliście i jak gdyby zrealizowaliście coś. Ale mam wrażenie też, że tutaj może być tak, że ten. Że wy możecie też sobie też pewne rzeczy dobierać do głowy, bo ktoś wam na przykład szef dał jakąś propozycję zmiany stanowiska, wy od razu sobie dobraliście, że to na pewno będzie złe, bo będzie więcej obowiązków, będę musiała zostawać po godzinach. No, nie podoba mi się praca z tymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. A może tutaj trzeba omówić pewne szczegóły. Być może ta oferta jest naprawdę atrakcyjna, może być fajna, tylko coś może trzeba wynegocjować. To, co wam nie pasuje, na przykład, pewne rzeczy czasem da się zmienić. Więc tutaj nie nastawiać się od razu sceptycznie do tego czy negatywnie, tylko po prostu, no ja mam wrażenie, o czymś pogadać, porozmawiać, bo tutaj jest szansa, tak jak mówię, no akurat król kielichów, więc osoba, która jest w stanie zrozumieć drugiego człowieka, jest empatyczna. Więc tutaj ta dziewiątka kielichów, tym bardziej, że mówi, że tutaj jest jakieś spełnienie marzeń, że będziecie zadowoleni z jakiejś decyzji, z jakiejś kwestii, które podejmiecie. Więc tutaj, tak jak mówię, no, jakieś być może zmiany, trudne, przykre jakieś kwestie obgadać, przegadać, albo po prostu je w jakiś sposób wyeliminować również tutaj jakimiś decyzjami mądrymi, słusznymi, może jakimiś propozycjami. Wyeliminować coś, co nie pasuje, coś, co po prostu, coś, czego nie chcecie robić. Tak bym powiedziała ogólnie, na przykład nawet w tej waszej działalności, jeśli prowadzicie, to tutaj też jakieś decyzje przykre, trudne odrzucić i po prostu tutaj będziecie zadowoleni z tego. Więc tutaj może na kimś ciążą nawet jakieś właśnie takie niedomówione kwestie, niedomówione sytuacje, projekty niedomówione. No warto by było pogadać, domówić pewne kwestie, no i wtedy będziecie zadowoleni, bo tak się to pokazuje. A dlatego myślę, że tutaj jest ten kierunek właśnie działania pokazany. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, też rozmowa. Porozmawiajcie. Być może komuś nie będzie pasowała ta rozmowa. Może nie będą wam pasować pewne warunki, które ta osoba będzie stawiać, więc negocjujcie, rozmawiajcie. To jest osoba, z którą faktycznie można coś wynegocjować. Coś tu można załatwić sobie, powiem szczerze, pogadać. Bo tak jak mówię, jest to empatyczna osoba i tutaj pokazuje się bardzo korzystnie, więc ja bym powiedziała, że jesteście w stanie tutaj coś ugrać. Tym bardziej, że dziewiątka kielichów mówi o tej pełni szczęścia, o spełnieniu marzeń, więc jesteście w stanie tą pracę sobie uzyskać, tylko tutaj to wyeliminujcie to, co wam nie odpowiada. Może być tak, że idziecie na rozmowę kwalifikacyjną i są pewne rzeczy, które wam się nie podobają, więc po prostu poruszcie tą kwestię, czy da się radę tutaj coś zmienić w tej kwestii, bo jak tak, bo może to tylko dobra wiara kogoś, po prostu, żeby coś tutaj pozmieniać, jeśli chodzi o jakieś tutaj, no związane z tą pracą na przykład rzeczy, więc może się udać. Duże są szanse na to, bym tak powiedziała. Natomiast w relacjach, zobaczmy, Asmonet, królowa kielichów i królowa mieczy. No, w relacjach pokazują się też szanse. Szanse na jakąś. Na dogadanie się też w jakichś kwestiach, w jakichś tematach. Tylko tutaj trzeba postawić trochę na swoim, bym powiedziała. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, postawić na swoim, ale w sposób obiektywny, czyli przeanalizować najpierw tą kwestię, tak? Może nie tyle postawić na swoim, pospieszyłam się z tą myślą. Natomiast królowa mieczy analizuje, widzę jak jest, patrzy na pewne sprawy w sposób obiektywny i po prostu dopiero podejmuje decyzję. Więc tutaj w ten sposób by trzeba było rozmawiać, bo tutaj się pokazuje partnerka. No i jakieś przy tym wszystkim możliwości. Możliwości tutaj mogą być bardzo fajne tak naprawdę, bo tu jest otwieranie się na coś wartościowego, czyli tak jakby
ta relacja wasza, jakbyście na przykład zaczęli dostrzegać, że ona jest wartościowa, że ona coś zaczyna przynosić. Jeżeli mieliście teraz taki czas utraty wiary w tą relację, no to mam wrażenie, że tutaj ten tydzień to będzie dobry czas na to, żeby właśnie zmienić patrzenie na to w sposób właśnie, że ta relacja jest wartościowa, że tu jest szansa na wiele tak naprawdę na osiągnięcie jakichś rozwiązań, jeśli mówimy o jakichś tutaj trudnościach, na to, żeby po prostu porozwiązywały się pewne kwestie też. Jeżeli były jakieś problemy finansowe, no to jest szansa na to, żeby tutaj się porozumieć w tych kwestiach, żeby się dogadać. Jeżeli tutaj pojawiały się kwestie właśnie związane z taką wiarą w tą relację, no to też powiedziałam, że tu znajdziecie coś wartościowego. Tutaj może być też tak, że jakiś prezent ktoś dostanie od partnera, albo wy będziecie wręczać, albo partner wam, więc gdzieś tutaj też to jest pokazane. Może się pokazywać również to, że będziecie doceniani. To jest taki tydzień właśnie, kiedy doceniacie to, co macie, doceniacie swoją wartość, to, że jesteście razem, doceniacie siebie wzajemnie. Właśnie chociażby przez takie miłe gesty, mówię prezenty, ale tutaj też może chodzić o po prostu dowartościowanie kogoś, o miłe słowa, komplementy. To też są bardzo ważne rzeczy. I tutaj w tym tygodniu powiedziałabym właśnie, że może być taka sytuacja. Możecie rozmawiać o kwestiach też sprzedaży, kupna czegoś. Może jakieś okazje pojawią się po prostu do na przykład kupienia jakiegoś mieszkania, domu, działki, no, o czym sobie marzycie, jakieś nieruchomości w każdym bądź razie oraz ruchomości, może samochód będziecie kupować, więc tutaj też mogą być takie kwestie rozmowy na ten temat po prostu. Na tematy takie związane z pieniędzmi, być może wydatki, dochody, tutaj różne jakieś takie kwestie z tym związane. Tutaj mogą być szanse właśnie na zaoszczędzenie pieniędzy, na zainwestowanie w coś, ale takie za obopólną zgodą bym powiedziała. Dlatego rozmowy z partnerem czy partnerką właśnie na te tematy. Więc takie dowartościowanie siebie wzajemnie, swojej relacji. Natomiast no, Królowa Mieczy może mówić też o tym, że może trzeba będzie załatwiać jakieś sprawy urzędowe tutaj, więc też tak może być. No więc dobrze by było pozałatwiać to wszystko w tym tygodniu, ale może chodzić też właśnie o to, żeby kierować się nie emocjami tutaj, tylko jednak takimi obiektywnymi kwestiami, tym, co będzie najlepsze, tym, co takimi sprawiedliwymi wyrokami, intelektem. Także tutaj tak na chłodno pewne rzeczy też przyjmować, czy też podejmować te decyzje. Mam na myśli na przykład kupno nieruchomości, no to tutaj trzeba faktycznie spojrzeć bardzo obiektywnie na pewne rzeczy i mocno przeanalizować pewne kwestie, więc tutaj jak najbardziej też takie rzeczy. Oczywiście może być kwestia też doradztwa u kogoś, u jakiegoś urzędnika państwowego na przykład. No, także w zależności od tego, co, tu może być notariusz pokazany, jeśli coś będzie kupować faktycznie w tym tygodniu, więc też tutaj, czy załatwianie jakichś kwestii urzędowych, bo kupujecie samochód, może zarejestrowanie, więc gdzieś tutaj różne takie sytuacje się pojawiają. Jeżeli ktoś szuka miłości, mówię do singli teraz, tak, jest szansa na to, żeby kogoś poznać, spotkać jak najbardziej, to może być osoba bardzo wartościowa, więc dajcie szansę temu, tej osobie, tej relacji. Tutaj ktoś, no, ewidentnie do was podąża, natomiast też nie angażujcie się od razu w tą relację, taka jest rada, tylko raczej patrzcie właśnie obiektywnym okiem na tą osobę. Dla niektórych może być tak, że ta osoba może być wartościowa, fantastyczna, ale zajęta, może mieć kogoś. Więc tutaj może być tak, ale może być też tak, że to jest osoba po prostu wolna, więc może być tak naprawdę w obydwie strony. No będziecie wiedzieć, jak porozmawiacie, czy też prędzej czy później to i tak się wyjaśni. W każdym bądź razie jest szansa na poznanie kogoś ciekawego. I tylko tak jak mówię, nie angażujcie się od razu w to wszystko, tylko tak na chłodno patrzcie na tą kwestię. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak będzie się pokazywać praca, no i miłość w tym tygodniu. Zacznijmy od pracy. Karta świata, cesarzowa i wisielec. Bardzo ważna będzie praca dla Was w tym tygodniu. Tutaj mogą zapadać
ważne decyzje na tle zawodowym, tak naprawdę. I tutaj bardzo dużo może się dziać, to znaczy bardzo dobrych kwestii, tak naprawdę, z tego, co tutaj karty pokazują. Dla niektórych może się otwierać coś nowego, czyli na przykład ktoś będzie chciał otworzyć w tym tygodniu działalność gospodarczą, swoją firmę. Możecie się otwierać też na przykład jakieś propozycje, propozycje współpracy, propozycje ogólnie zawodowe, zrobienie jakiegoś projektu na przykład, bo wiadomo, że wszystko zależy od tego, czym się zajmujecie tak naprawdę, jak wasza sytuacja wygląda, gdzie pracujecie, w jakiej firmie. Na jakim stanowisku, więc wiadomo, że każdy tutaj ma swoje zadania określone. Więc tutaj pokazują się ogromne możliwości też. Raz to ten początek, o którym wspomniałam, ktoś może chcieć coś otworzyć nowego, własną firmę, własną działalność, ale tutaj możecie się otwierać też, tak jak mówiłam, na jakieś propozycje. Może być też tak, myślę, że zakończenia to niekoniecznie. Możecie ewentualnie przeskakiwać ze stanowiska na stanowisko, więc stąd kończenie jakiegoś projektu, ale pójście dalej w coś nowego. Tutaj też wzięcie za ten projekt dobrych pieniędzy. Więc tutaj też ewentualnie, jeśli zakończenia to bardzo pozytywne, w pozytywnym znaczeniu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast karta świata to też ogromne możliwości. Jeszcze przy cesarzowej, która oznacza obfitość, która oznacza duże pieniądze, niezależność. No tutaj pewność siebie, ale to również przedsięwzięcia. To jest po prostu to, że nam niczego nie brakuje. Więc naprawdę tutaj możecie podejmować w tym tygodniu bardzo fajne decyzje dotyczące waszych kwestii zawodowych. Oczywiście otwieranie się na nowe możliwości może chodzić o jakieś wyjazdy. No, wyjazdy, które będą się wiązały po prostu z biznesem, z pieniędzmi, z inwestowaniem, z być może poznawaniem nowych ludzi, a może nawiązywaniem relacji, kontaktów z kimś tam, kto po prostu no, też da wam jakieś możliwości finansowe, zarobienia sobie czegoś, jakieś kontrakty. Więc tutaj powiedziałabym, że nawet jeśli pojedziecie za pracą, ktoś wyjedzie za granicę, bo też pokazuje się karta świata, więc ogromne możliwości, ale bardziej zagraniczne, no to tutaj oczywiście duże pieniądze w tle. Zadowolenie też tak naprawdę, obfitość, no bo cesarzowa to jest właśnie to. Więc bardzo pozytywne otwieranie się na nowe kwestie. Ktoś może na przykład chcieć iść w coś, czyli na przykład rozpoczynać coś nowego, nowy kierunek, nową działalność. Na przykład mam na myśli naukę języków obcych. Więc tutaj jak najbardziej również to będzie dobra kwestia. Ja bym powiedziała, że tutaj w ogóle możliwości ogromne, bo tutaj przede wszystkim komunikacja się też pokazuje, czyli nawiązywanie relacji, kontaktów właśnie z kontrahentami, z klientami. Może macie jakichś klientów, może biznesowych nawet. W każdym bądź razie tutaj z nimi jakieś konwersacje, rozmowy, być może online. Ktoś może na przykład pracować online i tutaj jest pokazane, no, dobry tydzień, bardzo dobry tydzień nawet bym powiedziała. Więc tutaj dobre po prostu kontrakty, dobre jakieś umowy, dobre podpisywanie czegoś, rozmowy, które będą miały przyszłość finansową dobrą, więc naprawdę bardzo dobre karty. Wisielec. Wisielec jako rada mówi też o tym, żeby z czymś się nie spieszyć. Więc tutaj tak naprawdę możecie dostać jakieś propozycje. No, może chcecie coś działać, chcecie coś otwierać też swojego, ale wisielec mówi, żeby też przemyśleć, zastanowić się, żeby spojrzeć na pewne kwestie, sprawy z punktu widzenia, którego być może na przykład nie widzieliście, nie dostrzegaliście. To jest takie stanięcie na chwilę, bym powiedziała, po to, żeby się zastanowić to raz, ale dwa, żeby właśnie przemyśleć pewne kwestie. I tutaj w tym wisielcu też ważna jest no, przede wszystkim nasza głowa, czyli intelekt. To, co my myślimy o danej kwestii, o danej sprawie. Więc po to się zatrzymujemy na chwilę, żeby po prostu coś przemyśleć. Tutaj wisielec nie będzie wisiał wiecznie, więc tak naprawdę mam wrażenie, że karty wam chcą powiedzieć, żebyście się zastanowili nad czymś, bo tutaj ogrom możliwości się pojawia. Bardzo dużo i bardzo dobrych możliwości, tak naprawdę. Dlatego chodzi o to, żebyście się zastanowili, przemyśleli, a właśnie, co tak naprawdę chcecie, żebyście starali się dostrzec to, czego szukacie i iść w tym kierunku, który wiecie,
lub widzicie, że może przynieść wam właśnie jakieś dobre korzyści, fajne korzyści, bo na przykład ktoś może być w jakimś dylemacie i może na przykład się zastanawiać, czy iść w tą stronę, czy w tamtą, czy zdecydować się na tą pracę, czy na tą, bo tu oferty mogą być szanse od kogoś, przecież kobieta może wam też coś tutaj zaproponować. Jakąś pracę, jakieś stanowisko, jakieś możliwości, i stąd potrzeba chwili, chwili w cudzysłowie oczywiście, na to, żeby się zastanowić, ale z głową. Tutaj Wisielec mówi o tym, żeby starać się zobaczyć całokształt pewnych rzeczy. No, dlatego wisi do góry nogami, tak? Że po prostu nie widzi tych zwyczajnych rzeczy, tylko żeby no, dogłębnie zbadać temat, zobaczyć no, jak najwięcej, powiedziałabym, no, jeśli nie wszystko. Dlatego po to potrzebna jest chwila zastanowienia się, przemyślenia nad tym wszystkim, ale możliwości są ogromne. Jeśli ktoś szuka pracy, jak najbardziej. Dobry tydzień sprzyjający na to, żeby tutaj albo odbyła się jakaś rozmowa kwalifikacyjna, albo żebyście zostali zatrudnieni. Możliwości się pokazują, więc może też ktoś zacznie pracować online, ale też tutaj Wisielec mówi o tym, żeby też pomyśleć, zastanowić się, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, no z jakichś powodów wam to mówi. No i przede wszystkim rozglądnijcie się tak dookoła, starajcie się przemyśleć tą sytuację na wszystkie sposoby, prześwietlić ją na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj to będzie istotne, ważne. Bo karty są naprawdę dobre, ale rada nie mówi idź w to, super, bierz to, tylko po prostu właśnie stań na chwilę, zastanów się, przemyśl. Coś tutaj staraj się zobaczyć też całokształt, czyli plusy, minusy również. Bądźmy obiektywni na tej zasadzie. Dobrze, a zobaczmy w takim układzie relacje, jak się u Was pokazują w tym tygodniu. Królowa Buław, karta głupca oraz trójeczka monet. Nowa przygoda. Czyżby dla kogoś, może dla jednej osoby, może dla niewielu osób. Aczkolwiek no, tu się pokazuje możliwość faktycznie wejścia w coś nowego. Więc jeżeli jesteście w relacjach, to tutaj może się pojawić ktoś, kim się zainteresujecie. Ktoś, kto z sobą będzie po prostu dużo reprezentował atrakcyjności, pociągu, namiętności, oczywiście pociągu takiego seksapilu miałam na myśli, więc tutaj gdzieś właśnie też to może być, że po prostu ktoś będzie się chciał lub będzie się zastanawiał nad otworzeniem się na coś nowego i tutaj właśnie może się pojawiać w tle no ta kobieta akurat, no ale jest to czytanie ogólne, więc dla pań pan się może pojawić jakiś. Atrakcyjne bardzo tak naprawdę, więc gdzieś tutaj ktoś może chcieć się pokusić na tą osobę. Tym bardziej, że no będzie atrakcyjna i taka komunikatywna, kreatywna, no może zauroczyć sobą. No tutaj bez dwóch zdań. Natomiast trójka monet mówi o współpracy, o tym, że tutaj partnerstwo jest ważne, tak? Co prawda są trzy osoby, więc gdzieś tutaj być może rozgromić tą sytuację, porozmawiać o tym z partnerem, albo skupić się na innych kwestiach, które są dla Was istotne, ważne, czyli nad partnerstwem po prostu, a nie akurat iść tutaj w jakąś przygodę, bo tak naprawdę przy głupcu, no to może być taka chwilowa, taki flirt. Powiedzmy, romans chwilowa, przejściowa jakaś przygoda tak naprawdę, więc gdzieś tutaj skupić się na tym, co stałe, stabilne, a nie na tym, co jest takie na chwilę. Zwłaszcza jeśli jesteście w jakiejś fajnej relacji. Co dla relacji może oznaczać? Królową Buław możecie być wy też tutaj, karty mogą mówić, więc tutaj jakiś nowy początek, otwieranie się na coś nowego. Może być wyjazd, więc może być tak, że jeżeli oczywiście nie jesteście w jakichś trójkowych relacjach, tutaj nic takiego nie zagraża waszej relacji, no to tutaj się pokazują właśnie jakieś kwestie, że możecie wpaść na pomysł na przykład jakiegoś wyjazdu, czegoś szalonego, czegoś takiego nowego. Tutaj może się też być, może być też kwestia dzieci, więc no, może być rozmowa o dzieciach albo ktoś będzie chciał mieć dziecko, więc tutaj też takie sytuacje się pojawiają. Ogólnie coś nowego tutaj bardzo mocno jest pokazane. No i tutaj by, albo trzeba fajnie by było, jakby tą sprawę obgadać. Tutaj też karty sugerują, że fajnie będzie się dogadać, jeśli mówimy tu o jakimś wyjeździe, czy mówimy o ciąży, czy mówimy o jakichś takich szalonych pomysłach, na które wpadniecie. No to tutaj powiedziałabym, że fajnie by było nie robić niespodzianki partnerowi i nie stawiać go w jakiejś tam sytuacji już
po prostu, która się wydarzyła, tylko raczej starać się porozmawiać na ten temat, starać się tutaj partnersko podchodzić do tych kwestii. Po prostu rozmawiać. Rozmawiać i dogadywać się, bo tutaj jest pokazana współpraca i fajnie by było, jakby się partnerzy, czyli wy obydwoje, dogadywaliście, tak? To tutaj karty mówią o tym, żeby jednak właśnie rozmawiać o pewnych planach, pewnych kwestiach, które sobie tutaj planujecie, czy chcielibyście coś sobie zrobić, więc tutaj, żeby rozmawiać o tym wszystkim, co by się mogło zadziać. No, karta głupca, dosyć wiele kwestii może się zadziać, coś raczej nowego, więc tutaj powiedziałabym, tym bardziej przy królowej buław, która jest bardzo kreatywna, pomysłowa, no ma też wiele pomysłów, no ale też jest decyzyjną osobą, no to tutaj mogą być różne różności, no i fajnie by było właśnie to partnerstwo, żeby tutaj była współpraca między partnerami. Jeżeli jesteście singlami, szukacie miłości, to powiem tak, przelotny flirt jak najbardziej tutaj się pojawia, więc dla takich osób, które szukają, no to tutaj fajnie. Będziecie mogli na tym być może skupić, tak? To może zająć, zaabsorbować was bardzo mocno. Taki romans, taka przygoda. Więc tutaj jest szansa na poznanie kogoś nowego, bardziej na chwilę, powiedziałam oczywiście w cudzysłowie, nie pokazują się nic stałego. Natomiast no tutaj karta może mówić o tym, żeby właśnie, jeśli będzie taka propozycja, to otwierać się na tą propozycję, korzystać z niej. Tutaj może być też fajne też dogadywanie się z tą osobą. Może bardzo mile spędzony czas, więc warto by to było wykorzystać. Więc tutaj faktycznie też dosyć ciekawie się zapowiada. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak praca i jak relacje. W tym tygodniu praca. Król mieczy, pazik mieczy i rycerz mieczy. No pięknie. W pracy intelekt, komunikacja, rozmowy. No, tutaj trzeba będzie postawić coś na swoim. O, trzeba będzie o coś tutaj może nie tyle powalczyć, zawalczyć, ale wdać się być może w jakąś dyskusję, być asertywnym, powiedzieć, co wam leży na sercu. Król mieczy może mówić o jakiejś tutaj rozmowie z szefem. Może być tak, że po prostu rozmawiać będziecie z kimś tutaj o jakichś kwestiach. Tutaj może chodzić o naukę, o szkolenie, być może możecie rozpocząć taką rozmowę dotyczącą właśnie waszej przyszłości w pracy. No, być może będziecie chcieli przekonać do czegoś szefa, na przykład do właśnie tego, żebyście to wy wyjechali gdzieś na kurs, do tego, żebyście to wy na przykład zrobili jakiś projekt. Może chodzić no, o różne tutaj kwestie. No i szef nie do końca może być z wami zgodny, bo pazik mieczy, no to pokazuje się, że taki jakby początek tej rozmowy. Ale ten król mieczy może być taki trochę nieprzystępny i nie do końca, on jest bardzo sprawiedliwy, inteligentny, może nie do końca się z wami zgadzać w pewnych kwestiach. Oczywiście wiadomo, ma inne spojrzenie na pewne sprawy jako szef, a inne wy macie spojrzenie jako na przykład pracownik, więc tutaj też jest jakaś rozbieżność. Więc tutaj mogą być jakieś rozmowy, jakieś próba też komunikacji. Być może też jest tak, że szef was nie chce słuchać. Wy coś proponujecie, o czymś chcecie porozmawiać, a on po prostu gdzieś was zbywa. Więc tutaj stąd rada tego rycerza mieczy, po prostu no nie pozwól sobie, bądź asertywna, postaw na swoim. No, tutaj tak trochę może być ostro. Może chodzić o to, że właśnie szef komuś innemu zleca jakieś zadania, albo na przykład może chodzić o załatwienie jakichś kwestii urzędowych. No i tutaj różne macie przecież zawody, różne prace, stanowiska, różne obowiązki. Tutaj może być załatwianie jakichś spraw urzędowych, czyli rozmowy też z urzędnikami. Ale powiem wam, że może być też kontrola w pracy u kogoś na przykład. Kontrola różnych organów, instytucji, więc tutaj też jakieś takie mogą być rozmowy z osobami kontrolującymi. No tutaj dokładnie jakieś zbieranie informacji, wiadomości, więc może być jak najbardziej. Natomiast no, nie pozwólcie sobie na pewno czegoś wmówić,
A tym bardziej, jeśli czegoś nie zrobiliście, trzeba będzie na ostro być może tutaj pewne rzeczy powiedzieć, tak? Bo rycerz mieczy mówi o tej asertywności, o tym, że tutaj ja sobie nie pozwolę. Także tutaj faktycznie mogą być pewne sprawy tak trochę na ostrzu noża powiedziane, pokazane. Jeżeli macie własną firmę, jesteście szefem sami dla siebie, no to tutaj też jakaś kontrola może być jakiegoś organu. Możliwe, że po prostu będziecie też musieli podjąć jakieś decyzje bardzo ważne. No oczywiście jakieś załatwienia w urzędach, więc trzeba będzie rozmawiać, ale też nie pozwolić się zbyć w tych urzędach, tylko po prostu załatwić to, co chcecie załatwić. Jesteście w stanie załatwić tutaj przy tym rycerzu mieczy, ale trzeba się postawić. Mogą was chcieć zbywać, mogą różne tutaj stosować sztuczki biurokratyczne, natomiast tutaj trzeba się wykazać taką asertywnością na chłodno, po prostu argumentami swoimi, dlaczego chcecie tak i tak, więc tutaj wszystko po prostu pokazać, ale nie pozwolić się zbyć na tej zasadzie, więc tutaj mogą być takie kwestie. Ogólnie komunikacja, bardzo szeroko rozumiana, rozmowy, ale to też w tym tygodniu podejmowanie jakichś ważnych decyzji, bym powiedziała. I stąd tutaj się pokazuje właśnie też kwestia tego, żeby to było, owszem, postawić na swoim, ale tutaj też może chodzić o podjęcie jakichś ważnych decyzji. A jeżeli ktoś szuka pracy na przykład, no to tutaj powiedziałabym, że też jakaś rozmowa się pokazuje, no i też może być różnie na tej rozmowie. Możecie odnosić wrażenie, że ta osoba jest szef, czy osoba, z którą rozmawiacie, jest taka chłodna, wyrachowana. No, taka niezbyt sympatyczna może się wam wydawać, więc tutaj też starajcie się patrzeć na to w sposób obiektywny, nie pozwolić się zbyć, powtórzę to trzeci raz chyba, czy kolejny, ale po prostu postawcie na swoim. Jeżeli będzie wam zależało na tej ofercie, na tej pracy, to jak najbardziej postarajcie się, zróbcie wszystko, żeby po prostu ją zdobyć. Mam na myśli tutaj te rozmowy, przygotujcie się do tych rozmów, więc gdzieś tutaj ta dociekliwość, dopytywanie o różne rzeczy, szukanie na przykład w internecie, sprawdzenie sobie tej firmy wcześniej, żebyście wiedzieli, mieli oni jakieś pojęcie, czy o stanowisku, na które aplikujecie, więc tutaj też powiedziałabym, że trzeba iść przygotowanym na tą rozmowę, że to tak nie ma tak po prostu z marszu, tylko tutaj może być no troszeczkę nerwowo. Tym bardziej, że no ten król mieczy, on jest taki bardzo, może wydawać się bardzo taki chłodny, zasadniczy, trzymający się jakichś tutaj warunków, zasad, sprawiedliwy, więc tutaj no to nie jest taka osoba, którą się łatwo może rozbawić, tak? Więc ta rozmowa nie może być trudna dla was, ale nie jest tutaj pokazane źle. Po prostu jest powiedziane, żebyście właśnie byli przygotowani, żebyście mieli swoje argumenty, kontrargumenty na jakiekolwiek pytania. No i oczywiście jak najbardziej działać tutaj, nie bać się wyzwań, nie bać się dążenia do celu, czy też osiągania tego celu, nie bać się rozmów w ogóle, tak bym powiedziała. Więc tutaj też kontrole jakiekolwiek, to wszystko, o czym wcześniej mówiłam, to po prostu z taką odwagą, determinacją w pewnym sensie, również pewnością siebie trzeba na to wszystko się przygotować i tak iść, takie mieć usposobienie tutaj. No i powiedziałabym, Skorpiony, że w ogóle możecie mieć do czynienia w kwestiach zawodowych z osobami z żywiołu powietrza, czyli wszystkie trzy karty są z żywiołu powietrza. Bardzo mocny wskaźnik na to, że osoby, z którymi będziecie rozmawiać, to będą bliźnięta, waga lub wodnik. Bardzo intelektualne osoby. Tak bym powiedziała. Ok, przejdźmy dalej. Zobaczmy w takim układzie, jak relacje u was w tym tygodniu. Dziesiątka kielichów, as mieczy i pazik monet się pokazuje. No, to tutaj też jakiś miecz nam się pokazał kolejny, ale dużo rozmów, komunikacji. Jeśli mówimy o relacjach, no to tutaj w relacjach ogólnie powiedziałabym dobre karty. Bo pokazuje się ogólnie pełnia szczęścia, czyli czas poświęcony
rodzinie, partnerowi, dzieciom, rodzicom, rodzinie ogólnie, jakieś spotkania rodzinne. I tutaj szanse na to, żeby coś omówić, żeby coś sobie wyjaśnić, żeby o czymś pogadać, po prostu porozmawiać. Tutaj mamy takie kwestie. Może być też tak, że ktoś w jakichś tu sytuacjach rodzinnych dostrzeże jakieś rozwiązanie, wyjście z jakichś kłopotów, jakiejś kłopotliwej sytuacji być może w rodzinie, także tutaj też mogą być takie kwestie pokazane. Ale ogólnie powiedziałabym, że tutaj w relacjach bardzo fajnie rozmowy, ale szczere, otwarcie się na partnera, otwarcie się właśnie na te rozmowy. Jeżeli coś będzie negatywnego się działo, czy byliście skłóceni w ostatnim czasie, jakieś były nieporozumienia, no to jest szansa na to, żeby sobie wyjaśnić pewne kwestie, ale trzeba podejść do tego tak otwarcie, szczerze i po prostu na ten temat pogadać, porozmawiać. Jest szansa na to, żeby tutaj wszystko było super, tak bym powiedziała. I no, pewne, być może, jeśli chcecie coś też osiągnąć w relacji, przekonać na przykład do czegoś partnera, no to jak najbardziej też jest na to szansa, możliwość. Przygotujcie się argumentowo, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak tutaj to rozegrać, żeby było dobrze, bo jest szansa na porozumienie, szansa na no, wywalczenie tego, co wy byście chciały, tak? Więc gdzieś tutaj jakieś porozumienia, czy też jeśli jakieś tutaj kwestie z dziećmi związane, no to również też mogą się pojawiać. Ale jest wszystko do omówienia, do pogadania, do przegadania, bym powiedziała, i właśnie do takiej szczerości. Więc też bardzo fajnie, pozytywnie. No i przede wszystkim tu karta Pasika Monet mówi o tym, żeby właśnie skupiać się na czymś. Czyli w tym tygodniu skupiać się na przykład na tej komunikacji, rozmowie, żeby to między wami było, żebyście się komunikowali, żebyście się właśnie skupiali na tym, co jest dla was ważne, na tym, co jest dla was cenne. Pasik Monet może również wam sugerować, czy też mówić, żeby zwrócić uwagę też na dzieci w tym tygodniu, no, na jakieś sprawy, które też chcecie rozpocząć lub omówić. To jest istotne, bo w tym tygodniu jesteście w stanie tutaj rozwiązać różne kwestie, czy związane też z finansami. No, może ktoś potrzebuje jakichś rozmów na ten temat, może ktoś tu wydaje za dużo, ktoś jest za bardzo rozrzutnym na przykład, no to jest szansa na znalezienie wspólnego rozwiązania z tej sytuacji. Więc gdzieś tutaj karty to też mówią, żeby po prostu się komunikować, rozmawiać. No i skupiać na tym, co najważniejsze w tym tygodniu dla was: rodzina, partner, dzieci, jakieś kwestie, których będziecie omawiać. Coś nowego. Może ktoś tutaj też chcieć na przykład rozmawiać o sobie, o swojej przyszłości, planach. Możecie coś sobie też planować, więc też tutaj szczere rozmowy, wskazane jak najbardziej. Pozdrawiam, cześć. Cześć Czerwce, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak ten tydzień będzie się przedstawiał, jeśli chodzi o pracę i miłość. Zacznijmy od pracy. Wieża, karta śmierci i piątka mieczy. Oj, oj, oj. W tej pracy to tutaj będą się działy różne rzeczy. Bardzo ważny tydzień dla Was. Jakieś zakończenia się pokazują, niespodziewane dla kogoś. Wiadomo, że nie dla wszystkich jest to czytanie ogólne, ale karta wieży mówi o jakichś takich sytuacjach z zaskoczenia. Oczywiście to mogą być plotki, tylko jakieś pomówienia, ale coś, na co nie jesteśmy przygotowani, więc tutaj jakieś takie kwestie zakończeń. Wieża ogólnie mówi o tym, że jeśli coś tu było takiego, co w pracy, co się wam nie podobało, coś, co nie przynosiło efektów, na przykład w własnej działalności gospodarczej, jeśli mieliście takie kwestie, że nie było klientów, nie było pieniędzy, no nie było jakichś profitów, no to po prostu trzeba to zostawić. Karta śmierci przy tym wszystkim mówi, że trzeba iść w coś nowego. Tutaj może być tak trochę ciężko, mam na myśli sytuację zawodową, że możecie po prostu sami nie wiedzieć, co robić, tak? Bo nagle po prostu
dojdą do Was jakieś na przykład sygnały czy informacje, które no, będą właśnie bardziej się skupiały na tym, żeby coś tutaj zakończyć, tak? Żeby coś zmienić. W ogóle wieża, karta śmierci, zmiany. Więc powiedziałabym, że tutaj po prostu coś trzeba będzie zmienić, oczyścić atmosferę z jednej strony, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby przygotować się na coś nowego. I tutaj możecie być załamani też niektórzy z Was pewnymi sytuacjami, pewnymi jakimiś być może decyzjami, postanowieniami w pracy. No, może być restrukturyzacja etatów na przykład, może być różne nieprzewidziane decyzje szefostwa, które po prostu wprawią Was w osłupienie, tak? Więc tutaj mogą być jakieś takie kwestie, mogą być tutaj kłótnie w środowisku pracowniczym, możecie się kłócić z osobami o jakieś projekty, o jakieś kwestie, o jakieś stanowisko inne, no więc tutaj mogą być takie dosyć sytuacje nie do końca, przede wszystkim na które nie da się przygotować, więc takie nagłe znienacka, tak, więc tutaj z tym się trzeba liczyć, no ale pamiętajcie, że wieża to takie oczyszczenie. Po prostu, jeśli coś jest niestabilne, no to musi niestety się zawalić prędzej czy później i na to nie ma w ogóle rady. Więc tutaj takie w ogóle energie pokazują się, których nie da się uniknąć. One tak jakby coś miało być takiego w tych sprawach zawodowych waszych, raz nie do uniknięcia, dwa no nagle się to dzieje spontanicznie, ale daje wam, obydwie karty mają to przesłanie bardzo optymistyczne i pozytywne, że będzie można zacząć od nowa. Że trzeba coś zakończyć, żeby móc iść dalej, lub żeby móc zacząć od nowa w ogóle. Nowy biznes, nowe przedsięwzięcia, nowi klienci, nowe możliwości, nowe szanse. Więc w ten sposób trzeba popatrzeć, tym bardziej, że macie jako rady piątkę mieczy, która mówi o tym, żeby się nie poddawać. Pomimo ciężkich kwestii, pomimo tego, że tutaj ludzie mogą wam przeszkadzać, pomimo tego wszystkiego, że może się źle dziać, że no tutaj czasem nie widzicie rozwiązania w jakiejś sytuacji, to pamiętajcie, że zresztą tutaj jest taki aspekt pokazany bardzo tak subtelnie na każdej z tych kart, pomimo tych ciemności, które tutaj karty pokazują, ciemne tła, pojawiają się przebłyski jasnego tła, które daje nadzieję na lepsze. Czyli na to, że atmosfera się oczyści, że coś się zmieni, że te zmiany będą dobre dla Was. Może na początku szokujące, trudno będzie się do czegoś przyzwyczaić, ale będzie to dla Was dobre. Nie poddawajcie się w czymś. Pamiętajcie, że nigdy nie jest w życiu tak, że jest tylko źle, tylko też zawsze przychodzą te momenty też dobre i one też trwają. Więc tutaj zresztą życie jest jak kołowrotek, tak? Raz na górze, raz na dole. Natomiast tutaj te karty ogólnie mówią o tym, że będą jakieś zmiany i trzeba by się do nich dostosować, bez względu na to, co to będzie, jak bardzo nam się to nie będzie podobać, to mimo wszystko trzeba po prostu zakasać rękawy i myśleć o czymś nowym, czy iść w coś nowego, bardziej pozytywnego, otworzyć się na coś nowego. Tutaj pozwoli wam ta sytuacja w ogóle otworzyć się na coś nowego. Czasem takie sytuacje pokazują, że my mamy też inne możliwości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Więc tutaj oczywiście jak najbardziej, no, karty was tak trochę ostrzegają, przynajmniej niektórych z was może ostrzegają, może dają taką informację, żeby właśnie się przygotować na taką sytuację i żeby po prostu się nie poddawać temu, tym jakimś negatywnym energiom, które tak się wydaje, że są takie, natomiast otworzyć się na coś nowego, więc stanąć i iść dalej na tej zasadzie. Więc tutaj taki aspekt też pozytywny w tym wszystkim, tak naprawdę, że po prostu coś nowego się zadzieje, dzięki temu będziecie mogli znaleźć coś innego, coś nowego, nową pracę, nowe zajęcie, a może ktoś tutaj zmienia to stanowisko, może na przykład taka restrukturyzacja etatów przynieść to, że w ogóle no, znajdziecie zupełnie inną, fajniejszą nawet pracę, fajniejszych ludzi, a może ktoś pomyśli o własnej działalności, więc tutaj naprawdę aspekty pozytywne są i jest ich sporo. Także tutaj coś się wyjaśni, tak bym powiedziała. Więc jeśli byliście też w jakiejś niepewności, nie wiedzieliście, co będzie w jakiejś sytuacji, to ten tydzień będzie taki wyjaśniający też. Natomiast dla osób, które szukają pracy, no to powiedziałabym, że tutaj nie poddawajcie się też, bo może być tak, że ten tydzień tak nie będzie za bardzo sprzyjał jakimś rozmowom, jakimś odzewowi.
Ale spróbujcie szukać dalej, może spróbujcie w inny sposób, albo przez, może na przykład szukaliście do tej pory przez internet, może trzeba po prostu wyjść osobiście, na przykład pójść gdzieś. Więc gdzieś tutaj coś, co nie przynosi efektu, nie ma sensu nad tym dalej tracić czasu i energii, tylko po prostu trzeba zmienić sposób postępowania, żeby po prostu iść w coś nowego. Ale nie poddawajcie się na pewno. Relacje. Zobaczmy, co się pokazuje u Was w relacjach na ten tydzień. Dziewiątka buław, piątka buław oraz dziewiątka mieczy. No, jakieś te karty u Was w tym tygodniu są takie, no może nie tyle, że problematyczne, ale takie trudne. Trudne, bo tutaj zmiany, to duże zmiany, bym powiedziała, na kwestii zawodowej. Natomiast w relacjach pokazuje się też w pewnym sensie nieprzestępność, też asertywność. Tutaj chodzi o to, żeby się czymś nie martwić, bo pokazuje się, że możecie się faktycznie martwić. Może martwicie się jakąś kłótnią, która się albo wydarzyła, albo się wydarzy, jakimiś nieporozumieniami z partnerem. Tutaj ktoś stawia granice, które mogą nie każdemu odpowiadać. Być może wy stawiacie jakieś granice partnerowi, coś nakazujecie, zakazujecie czegoś i to się nie podoba. Stąd tu jest taki bunt pokazany i kłótliwość, tak, czy jakaś awantura, kłótnia o coś, bo mi się to nie podoba, ja chcę walczyć o swoje, a wy mocno tutaj trzymacie, bo ja sobie nie pozwolę. Więc gdzieś tutaj trzeba by znaleźć złoty środek, bo tak naprawdę karty mówią o tym, że coś może wam właśnie nie dawać spokoju. To może być jakąś tutaj kwestią, taką zadrą, która będzie się za wami ciągnęła. No a chodzi o to, żeby też nie wyolbrzymiać pewnych rzeczy, żeby móc spać spokojnie, tak? Więc żeby tak było, no to trzeba by się jakoś porozumieć, dogadać, więc gdzieś tutaj któraś ze stron musiałaby troszeczkę, no, popuścić z tonu, bym powiedziała, bo mam wrażenie, że ktoś tutaj mocno chce postawić na swoim, jest bardzo mocno asertywny, może być ciężko w relacjach, ale się pokazuje tutaj właśnie taka kwestia. Dziewiątka mieczy, no, mówi o tym, żeby po prostu właśnie czymś się nie zadręczać, nie zamęczać. Być może też pewne rzeczy są wynikiem zbyt intensywnego myślenia, na przykład o czymś, bo tutaj staramy się, stwarzamy sobie jakieś granice, tak, bronimy swojego zdania, na przykład na dany temat, nie popuścimy tutaj na przykład partnerowi w niczym. No i potem się bijemy z myślami, czy to było słuszne, czy nie. Sami nie jesteśmy być może też do końca przekonani, tak, bo może jednak trzeba było się tutaj porozumieć jakoś. No i nie wyolbrzymiajcie pewnych kwestii, pewnych rzeczy. To może być tak naprawdę reakcja, to co tutaj mówię, na jakąś sytuację, która się wydarzyła lub wydarzy, i po prostu wtedy właśnie mocno stajecie przy swoim, mocno trzymacie się swojego, i tutaj może być taka sytuacja, że właśnie jest ta walka pokazana, walczymy, albo po prostu ja w myślach swoich nie daje mi coś spokoju. Więc tutaj powiedziałabym, żeby właśnie nie wyolbrzymiać pewnych rzeczy, żeby skupić się na tym, co jest, żeby się dogadywać po prostu, żeby też, no, czasem spuszczać też z tego tonu, tak? Ale pokazuje się tak dosyć taka trudna energia w tej relacji, w tym tygodniu. Może dochodzić do kłótni, nieporozumień i jakichś tutaj takich zwad, no, które dla Was mogą być też problematyczne, trudne, ale karty mówią, żeby właśnie nie wyolbrzymiać pewnych rzeczy, żeby też nie brać do siebie pewnych kwestii. Może to partner będzie, tak, energia jest zamienna, więc może to partner będzie coś tutaj próbował na Was wymóc, i też tutaj Wy będziecie to jakoś przeżywać, więc nie przeżywajcie, starajcie się nie denerwować z jakimiś sytuacjami. Natomiast dla osób, które są singlami i szukają w tym tygodniu na przykład jakiejś relacji, no to powiem tak, że no tutaj może być to problematyczne, bo też tutaj ktoś nie chce spuścić stonu. Ktoś wie, czego chce, na przykład, i mocno trzyma się tego swojego zdania. Więc tutaj, na przykład, jeśli będzie kogoś poznawać, no to też może być tak, że no, nie jest to sprzyjające ogólnie, bo możecie się z kimś pokłócić, na przykład, albo mocno bardzo trzymać właśnie jakieś swoje opcje. Możecie się trzymać na przykład takiego schematu, że ja pierwsza nie zrobię kroku do tej osoby, albo ja się nie odezwę, czekam, albo coś tutaj niejasnego jest, więc też tutaj różne takie kwestie, które gdzieś tam możecie mieć. Poza tym
Na pewno nie jedna osoba z Was jest po jakichś też przeżyciach, różnych relacjach, więc tutaj też stąd stawianie tych granic i nie pozwolenie sobie na pewne kwestie, pewne rzeczy. Więc no, tutaj może być taka sytuacja. Raczej niezbyt dobry tydzień na to, żeby kogoś poznawać, bo tutaj jest takie bardzo mocne stawianie granicy i ktoś może się do tego po prostu nie zastosować, więc stąd tutaj jakieś nieporozumienia mogą wyniknąć, ale nie przejmujcie się. Karty mówią, nie przejmuj się tą sytuacją, przecież ona się zmieni. To nie jest tak, że będziesz ciągle trwał czy tkwił w tej sytuacji, czy na przykład w przeszłości, bo ktoś z Was może mieć jeszcze jakieś tutaj doświadczenia, czy jeszcze jakieś rany w sercu związane z jakąś relacją, która się rozpadła i stąd jeszcze nie jest gotowy na to, żeby coś tworzyć, albo po prostu na razie nie jest przekonany do tego, czy nie chce jeszcze, więc gdzieś tutaj też nie przejmujcie się, karty mówią tą sytuacją i starajcie się o tym nie myśleć. Pozdrawiam, cześć. Cześć Koziorożce, witam Was w horoskopie tygodniowym. Od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak będzie się przedstawiać praca oraz miłość i relacje w tym tygodniu. Praca. 10 monet, 8 kielichów i szóstka buław. Powiem tak, praca przedstawia się całkiem ciekawie, bo dziesiątka monet mówi o tym, że tutaj jest dobrze, ale może też być tak, że ktoś dochodzi do pewnej ściany, do końca. To znaczy, ogólnie dobrze, interesy idą fajnie, jeśli macie własną firmę, to w ogóle rozwija się ta firma, ale ktoś tutaj chce jakichś zmian, coś chcecie pozmieniać. Być może chodzi o to, że chcecie coś pozmieniać w firmie, na przykład jeśli pracujecie w firmie rodzinnej, no to tutaj możecie chcieć pozmieniać na przykład skład firmy, może jakiś kierunek działalności firmy. Oczywiście kierunek działalności firmy, no to tutaj też może dotyczyć osób, które prowadzą firmę po prostu sami, na przykład, tak? Macie własną działalność i prowadzicie jakąś tam, coś sobie robicie, jakieś usługi na przykład świadczycie, więc możecie chcieć dokonać jakichś zmian. Może być tak, że po prostu macie też na to możliwości. Niektórzy z Was mają możliwości finansowe na to, żeby dokonać jakiejś zmiany. Ktoś inny może dostaliście na przykład jakąś ofertę współpracy z kimś, na przykład powiedzmy, na przykład franczyza, tak? Więc gdzieś tutaj też może ktoś chcieć iść w coś takiego. Więc tutaj tak może być, bo pojawiają się jakieś zmiany. Dla kogoś, oczywiście, jeśli pracujecie dla kogoś, no to tutaj w firmie może być też tak, że jest dobrze, że środowisko jest fajne, że zarabia się pieniądze. No, ale pojawia się jakaś kwestia też zmiany. Mam wrażenie, że tutaj dla niektórych osób może chodzić o to, że mimo tego, że jest tak dobrze, że jest tutaj, może są dobre pieniądze, a może jest fajne środowisko, a może jest fajna praca, którą lubicie, no, a może jeszcze tysiąc innych kwestii, sytuacji, no to mimo wszystko ta ósemka kielichów przy tym mówi o tym, że ktoś chce dokonać jakiejś zmiany, ktoś chce odejść. Może chodzić też o to, że chcecie rozwijać firmę, na przykład, no na przykład wyjeżdżając gdzieś, czyli w innym mieście po prostu. Natomiast może być dla kogoś tak, że ktoś odchodzi, bo na przykład mimo tego, że jest tak fajnie, dobrze i w ogóle cudownie, to chcecie dokonać zmian. Czujecie, że stoicie w miejscu, czujecie, że fajnie jest, ale to wszystko was tak gdzieś wkoło otacza, że po prostu tutaj przy tej ósemce kielichów chce się dokonać zmiany jakiejś, bo czuje się, że się stoi w miejscu, że się utknęło. Że po prostu, no czasem jest takie uczucie, że nic tu się nie da zmienić w tym wszystkim, że to owszem przynosi zyski, ale to jest takie rutyna już taka w tej pracy, tak? A ktoś może chce jakichś wyzwań, ktoś chce czegoś nowego, osiągania czegoś nowego, więc tutaj stąd ta ósemka kielichów, karta zmiany jakiejś, oczywiście karta też odejścia od czegoś, więc tutaj albo ktoś właśnie może próbować w tym tygodniu coś pozmieniać w pracy, albo ktoś może chcieć odchodzić, mimo tego, iż
No, pokazuje mi się, że sytuacja jest naprawdę okej w tej pracy. Nie trzeba się o nic martwić. Ale jednak tutaj ktoś albo się nad tym zastanawia, albo już podejmuje takie decyzje w tym tygodniu, że właśnie odchodzi, że coś będzie zmieniał. Może ktoś dostać propozycję w lepszej pracy, inne stanowisko, stąd te zmiany. Więc tutaj też może być bardzo wiele różnych scenariuszy. Jest to czytanie ogólne. Aczkolwiek bez względu na to, w której sytuacji się znajdujecie i gdzie ta ósemka kielichów u Was jest tak naprawdę, co ona pokazuje, czy to są te zmiany faktyczne, czy to są te zmiany takie, nad którymi się zastanawiacie, wahacie, lub to, że ktoś chce po prostu tego, już gdzieś tam myśli o tym, no to ta szóstka buław, która mi tutaj podpowiada, że no, to jest bardzo dobra karta, bo to jest karta zwycięstwa. No więc tutaj będzie jakiś sukces na tym polu, więc będziecie zadowoleni ze swojej decyzji, z tego, że po prostu będziecie się mogli realizować na przykład gdzieś indziej, na innym stanowisku, w innej firmie, na innym kierunku na przykład działalności, w innej miejscowości. Więc gdzieś tutaj to wszystko, o czym mówiłam, pokazuje się, że to jest pozytywne, że tutaj jest możliwość jakiegoś sukcesu, awansu nawet, więc gdzieś tutaj naprawdę te decyzje są dobre. Natomiast jeżeli ktoś szuka pracy, no to tutaj też pokazuje się możliwość znalezienia fajnej pracy. I teraz pytanie, czy po prostu wy ją przyjmiecie, czy nie? Czy to wam wystarczy, czy jednak coś tutaj będzie takiego innego? Czy ktoś jeszcze coś innego zaproponuje? No bo ktoś tutaj coś chce zmienić. No może być tak, że ktoś odchodzić chce z firmy rodzinnej, ktoś tutaj chce na przykład znaleźć inną pracę. Może być tak, że znajdujecie fajne ogłoszenie, ale jednak szukacie dalej czegoś innego. No tutaj karta sześciu buław, tak jak mówię, jest kartą zwycięstwa i ona mówi o sukcesach, ona mówi o tym, że te decyzje wasze będą słuszne w kwestiach zawodowych w tym tygodniu. Więc ponieważ jest was dużo, to dla każdego ta decyzja jest, wiadomo, indywidualną decyzją i ona przyniesie pozytywny efekt. Natomiast zobaczmy, jak relacje się przedstawiają. As mieczy, pazik buław i królowa buław. No to tutaj powiedziałabym, że jeśli chodzi o relacje, no to zapowiedź jakiejś rozmowy, ale takiej szczerej, otwartej. Może ta rozmowa dotyczyć dzieci, może ta rozmowa dotyczyć jakichś planów, przedsięwzięć dotyczących waszego związku, waszej relacji. Może chodzić o, tak jak mówię, jakieś plany, jakieś pomysły na przykład tutaj również. Tak naprawdę to chodzi o to, żeby o czymś szczerze porozmawiać i podjąć jakąś decyzję, bo karty sugerują, że podjęcie decyzji będzie istotne, ważne, żeby tutaj też być pewnym tego, co się chce, tego, co wy chcecie realizować razem, czy tego, o czym będziecie rozmawiać, bo tak naprawdę to tutaj mogą być różne kwestie. Może chodzić o dziecko, może chodzić ogólnie o partnera, czyli o nim będziecie rozmawiać, może chodzić o jakieś zamysły, pomysły nowe, jakieś innowacje, kreatywne pomysły waszej relacji dotyczące no, różnych rzeczy. Tak naprawdę buławy to ogień, więc tutaj może chodzić o różne takie kwestie. Ogniste bym powiedziała. Natomiast chodzi o to, żeby szczerze porozmawiać o pewnych kwestiach, pewnych sytuacjach. Tutaj pokazuje się komunikacja, więc być może było coś trudnego w waszej relacji, albo temat tabu, albo temat, o którym, no właśnie, tabu, nie chcieliście rozmawiać też, więc z różnych powodów. Więc tutaj, tak jakby ten tydzień zachęcał do tej rozmowy szczerej, otwartej, konkretnej. No, powiedzenia sobie, co się myśli na dany temat, czego by się chciało w danym temacie, czy w danej relacji też, bo tu może chodzić o oczekiwania jednej ze stron, na przykład i drugiej, więc gdzieś tutaj fajniej by było się skomunikować w tych kwestiach. Może po prostu inne jakieś kwestie was poróżniły, więc tutaj jest ten tydzień szansą na to, żeby po prostu coś sobie, może nie tyle wybaczyć, ale właśnie wyjaśnić, o czymś pogadać, o czymś ponegocjować może nawet, więc tutaj gdzieś takie rozmowy się pokazują. Ale jest na to szansa, no i podjąć jakieś decyzje, bo Królowa Buław, no, mówi o takiej, no, radzi tą pewność siebie, radzi tą niezależność, rozmowę, kreatywność, oczywiście podejmowanie decyzji, ale też, no, tutaj nie mówię, że jakieś wymogi również, ale po prostu wy wiecie, czego chcecie. I myślę, że ta rozmowa może właśnie tego dotyczyć.
tego, czego wy chcecie tak naprawdę, o czym myślicie, być może przyszłości waszej również. Może chodzić też o jakieś wiadomości, informacje, które do was spłyną i po prostu o nich możecie chcieć rozmawiać. A więc tutaj tak się mi to pokazuje. No, ale tutaj jakieś szczere rozmowy i fajnie. Natomiast powiem tak, jeśli ktoś szuka, czyli single, jeśli szuka ktoś miłości, relacji, no to w tym tygodniu też zapowiada się jakaś rozmowa, szansa na jakieś być może spotkanie, szansa na jakąś rozmowę ciekawą, no ale taką powiedzmy sobie konkretną. Więc tutaj faktycznie możecie kogoś poznać, spotkać, no ale też tutaj miejcie na uwadze to, by być pewnym siebie, by wiedzieć, czego chcecie, by też podejmować decyzje, bo tak naprawdę to od was będzie zależało, czy po prostu będziecie chcieli z tą osobą kontynuować cokolwiek, czy też nie. Więc tak naprawdę to jest tylko wasza decyzja. Pozdrawiam. Cześć. Cześć wodniki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co w pracy i co w relacjach w tym tygodniu. Praca. Trójka mieczy. Piątka buław. I siódemka kielichów. No, w pracy tak niekonkretnie bym powiedziała, znaczy niekonkretnie. Może i bardzo konkretnie, aż za bardzo, ale z drugiej strony. No właśnie, musicie się nad czymś zastanowić, coś przemyśleć, bo tutaj w pracy mi się pokazują jakieś nieporozumienia, jakaś kłótnia o coś, może rywalizacja o jakiś projekt. Możliwe, że po prostu będziecie się kłócić, może środowisko być bardzo kłótliwe, nieuczciwe, nie możecie na nim polegać, może chodzić o szefa, z którym macie na pięku, więc tutaj też różne kwestie, sprawy, które na przykład nie chcecie też rozwiązywać, czyli na przykład jakiś żal, bo na przykład ktoś inny dostał jakąś propozycję, którą wyście chcieli dostać. No, jakaś rozpacz z jakiegoś powodu, nie ma premii na przykład. Może jakieś plotki dochodzą a propos restrukturyzacji etatów, zwolnień. Coś jest tutaj nieuczciwe, coś mocno przeżywacie, ktoś was mógł zranić, jakaś kłótnia, awantura mogła mieć miejsce. Więc tutaj też właśnie kwestie tego typu, że po prostu jakieś rozczarowania w tej pracy są. No więc tutaj coś jest takiego przykrego być może dla kogoś. No i tutaj być może, tak jak mówię, jakaś rozmowa się nie uda, na przykład biznesowa, czy dotycząca jakichś przedsięwzięć, czy waszych jakichś dalszych realizacji planów, czy projektu. No coś tutaj się nie udaje w tej pracy. Tak jak mówiłam, jakieś środowisko może być kłótliwe, może być rywalizacja o coś, może jakiś kurs, szkolenie, no ale tak jak wy byście, no może nie tyle się przeliczyli z pewnymi kwestiami, ale po prostu nie odpowiada wam, taka atmosfera nie odpowiada wam, tutaj nie zgadzacie się po prostu z pewnymi kwestiami, rzeczami, sytuacjami, ktoś tutaj się awanturuje, ktoś tutaj się kłóci o coś, no jest jakaś sprzeczka ogólnie rzecz biorąc i ona jest taka, no niezbyt fajna, ona przynosi jakieś takie negatywne dla was i emocje, i przeżycia, bym powiedziała. Więc tutaj w pracy coś niezbyt dobrego się dzieje. Natomiast siódemka kielichów wam mówi tak, że są inne możliwości, więc no kto wie, to jest tak zagadkowo powiedziane, ale tak naprawdę są inne możliwości, nad którymi wy już może się zastanawiacie. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że ta sytuacja, która tutaj jest dla was przykra, w tej firmie na przykład, no to, że jest bez wyjścia, bo tutaj są inne możliwości. I tak karta mówi, no nie będę sugerować nic innego, ale tutaj, skoro jest wiele innych możliwości, no to nie skupiacie się też na jednym wyjściu, tylko jednak obmyślcie pewne kwestie. No więc tutaj karta wam to podpowiada, że żeby się nie martwić, że są też inne kwestie do wyboru, sytuacje do zmiany. No i że po prostu trzeba się tylko zdecydować, zastanowić i zdecydować, tak? No właśnie, co by się chciało. No i podjąć decyzję. Nie tylko tak fantazjować, tylko właśnie podjąć decyzję, konkrety. Natomiast dla osób, które mają własną firmę, to też tutaj może być tak, że pojawia się jakaś konkurencja na rynku, jesteście niezadowoleni, bo nie ma klientów, no nie ma jakichś usług, może nie ma takich finansów, jakich się spodziewaliście. Coś tutaj zraniącego, może jakaś
kłótnia ostatnio z jakimś klientem, a może z pracownikami. No różnie tu może być, tak? Więc gdzieś tutaj też nie ma jakichś spektakularnych sukcesów na waszym polu, że tak powiem, waszego biznesu. Więc gdzieś tutaj jakieś porażki, być może trzeba się o coś pokłócić, może w urzędzie trzeba o coś wywalczyć. No tutaj też może być pokazana jakaś walka o coś, więc walka o przetrwanie, walka o klientów, no różne kwestie. No i też tu siedemka kielichów mówi, może coś warto zmienić. Może pomyśleć nad jakimś właśnie innym otwarciem się na coś. Jeśli coś nie przynosi profitów, na przykład, to może tutaj pomyśleć nad jakimś innym działalnością, coś pozmieniać, więc gdzieś tutaj też są takie możliwości. Ale mam wrażenie, że wy się już nad tym zastanawiacie, że jeżeli jest tutaj źle, to już myślicie o tym, co tutaj zrobić, jak temu zaradzić i co tutaj wybrać, jak na co się zdecydować. Więc gdzieś tutaj jest już jakiś taki trochę myślenie jakieś, tak? Natomiast nie ma jeszcze tego działania, żeby to faktycznie realizować, ale jakieś zastanowienia już są. Natomiast jeśli ktoś szuka pracy, no to ten tydzień nie jest zbyt sprzyjający, bo tutaj widać rozczarowania, porażki, więc myślę, że możecie się rozczarować jakąś konkurencją albo po prostu rozczarować jakąś rozmową, więc tutaj też karty Wam sugerują, że nie ma się czym martwić, po prostu są też inne oferty, więc może warto skorzystać z innej. Nie trzymacie tylko tej jednej, która na przykład nie sprawia Wam w ogóle satysfakcji, albo po prostu była rozczarowująca, więc nie ma sensu w ogóle nawet w to iść. Relacje, zobaczmy. Rycerz, buław, pazik mieczy, no i rycerz monet. No, same osoby się tu pokazują, można powiedzieć. Różne, bardzo różne. Natomiast tak, możecie mieć do czynienia faktycznie, w ogóle, może nie będę nawet wymieniać żywiołów, bo tu mi się każdy jeden prawie żywioł pokazał. Gdybym wyciągnął czwartą kartę, to może i byłby czwarty żywioł jeszcze. Brakuje tylko kogoś z żywiołu pucharów. W każdym bądź razie możecie mieć do czynienia w tym tygodniu w relacjach faktycznie z jakąś podróżą. Może ktoś gdzieś będzie wyjeżdżał, ale tutaj może być też jakieś propozycje jakiegoś flirtu, powiem szczerze, jakiegoś romansu. Ktoś może chcieć rozmawiać na ten temat, więc tutaj może się ktoś taki pojawić. Powiedziałabym, że karty sugerują tutaj raczej stabilizację. Sugerują, żeby pomału nie spieszyć się pochopnie, nie podejmować pewnych decyzji, raczej przemyśleć, zastanowić się, poobserwować, porozmawiać, owszem, ale nie podejmować jeszcze jakichś działań. Więc raczej tutaj tak bardzo spokojnie podchodzić do pewnych kwestii, raczej mieć plan, zawsze awaryjny, plan B, przygotowany nad nim też pomyśleć. Natomiast do jakichkolwiek tu sytuacji, o których będę jeszcze opowiadać, natomiast ogólnie ze spokojem podchodzić tutaj do jakiejś kwestii, bo tutaj trochę może być nerwowo w relacji. Może być trochę nerwowo, może być, tak jak mówię, jakiś wyjazd, rozmowa o wyjeździe. Może być jakieś nieprzemyślane do końca działania, mam wrażenie. Rycerz Buław to taki rycerz, który ma taką energię spontaniczną, kreatywną, dlatego mówię romans, flirt, jak najbardziej, ale przy nim jest ten pasik mieczy, czyli ktoś, kto jest taki dopiero, można powiedzieć, raczkujący w rozmowach, więc tutaj coś takiego, co powiem szczerze, nie miałoby szansy i tak przetrwać, jeśli mówimy o jakimś flircie, raczej to taka może zabawa w cudzysłowie powiem, tak? Więc raczej tutaj takie kwestie. Natomiast mówię nerwowo może być, bo ta spontaniczność mi się tutaj pojawia, taka wyrywność, takie mogą być kwestie właśnie jakiejś decyzji na już, bo ja chcę już wiedzieć w relacjach na przykład pewne rzeczy. I takie rozmowy może dociekliwe do tego wszystkiego dochodzą, że ktoś wypytuje albo sarkastyczne, dodaje jakieś też, więc gdzieś tutaj dlatego mówię, że może być trochę nerwowo w relacjach. Możecie o czymś rozmawiać, możecie troszeczkę się nie tyle pokłócić, ale poróżnić o coś. Ktoś może chcieć coś zacząć, o czymś zacząć rozmawiać, ktoś może zareagować nerwowo na tą rozmowę, ktoś tutaj może nie chcieć nawet rozmawiać albo wymyślać różne tematy, różne inne jakieś kwestie, byle tylko nie rozmawiać. Więc gdzieś tutaj pojawia mi się jakaś kwestia, chęć rozmowy, wyjaśnienia sobie czegoś, ale to jest na takim poziomie dopiero próby, bym powiedziała, więc gdzieś tutaj może tak być, że ktoś będzie próbował się podjąć jakieś rozmowy, ale to będzie ciężkie, bo mam wrażenie, że jeszcze druga osoba nie jest na to gotowa, żeby o czymś porozmawiać. Raczej może chcieć uciekać od tego wszystkiego. Oczywiście mogą być rozmowy na temat podróży, tak jak mówiłam. Może chodzić o
jakieś kursy szkolenia, może ktoś chce iść na jakieś kursy szkolenia, drugiej osobie to nie pasuje, żeby czegoś się tam uczyła, więc gdzieś tutaj jakieś wypytywanki mogą być, dopytywania, ktoś może sobie troszeczkę, może nie tyle dopierać pewne rzeczy, ale próbować wyciągnąć jakieś fakty od drugiej osoby, co może być trochę stresujące, denerwujące dla tej osoby. Więc dlatego mówię, że trochę może być tak stresująco, bym powiedziała, trochę nerwowo w relacjach. Ale zachowajcie spokój, tak jak tu mi się pokazuje. Więc no tutaj jakiekolwiek rozmowy mogą być takie nijakie, bym powiedziała, dopiero. Nie ma tutaj takich konkretów. Natomiast no może być dopiero wstęp do jakiejś rozmowy, tak bym powiedziała, w tym tygodniu. Możecie rozpocząć jakiś temat, dociekać, dopytywać, no ale tutaj może być różnie z odpowiedziami. Natomiast jeśli ktoś szuka jakiejś relacji w tym tygodniu, no to pokazuje się bardziej właśnie, mówię o singlach, jakiś flirt, romans, raczej próby rozmów. Owszem, możecie też rozmawiać, możecie też przeprowadzić fajne rozmowy, ale one raczej takie, bardziej bym powiedziała właśnie rozrywkowe niż jakieś konkretne. Natomiast no, rycerz monet no, mówi, żeby właśnie tak spokojnie podchodzić do pewnych kwestii, właśnie też się nie przejmować, nie brać zbyt mocno do siebie pewnych rzeczy, na pewno nie angażować się uczuciowo, tylko raczej tak praktycznie spojrzeć na właśnie tą rozmowę czy na tą osobę, bo tutaj jak najbardziej jakieś są rozmowy. Może ktoś w ogóle się odezwać przez internet do Was, więc tutaj też taka sytuacja, ktoś może obserwować Wasz profil, więc tutaj też się pojawiają takie kwestie, że no, ktoś możecie mieć cichego wielbiciela, ale tutaj, tak jak mówię, ta osoba no, może coś tam Was zaczepiać jakoś. Natomiast no tutaj, tak jak mówię, rycerz monet na spokojnie, pomalutku, nie spieszcie się z jakimiś decyzjami. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam Was w horoskopie tygodniowym od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, jak będą się przedstawiać kwestie pracy oraz relacji w tym tygodniu. Praca. Rycerz kielichów, czwóreczka buław oraz karta asa buław. No to w tym tygodniu u Was w pracy bardzo stabilnie, fajnie. Stabilnie jakieś propozycje mogą być. Propozycje współpracy, propozycje zrobienia jakiegoś projektu. No, ktoś coś może zaproponować, jakaś szansa może pojawić się na coś, więc fajnie by było wykorzystać, ale tutaj pojawia się mi też taka stabilizacja. Być może, jeżeli pracujecie w takiej firmie, gdzie nie ma tej stabilizacji, no to tutaj jakby w tym tygodniu pojawia się jakaś oferta właśnie stabilizacji. Może się pojawić oferta zmiany na przykład stanowiska na bardziej stabilne, na takie bardziej konkretne, na to, że wy byście byli zadowoleni, więc tutaj takie rzeczy mogą się też pojawiać. Oczywiście ktoś może też coś zaproponować. Szef, może nie tyle szef, bo tu mamy rycerza, ale no, możecie rozmawiać z kimś o jakiejś współpracy. Być może ktoś wpada na pomysł na przykład prowadzenia własnego biznesu, własnej działalności. No i nad tym się będzie zastanawiał. Radę macie na pewno asa buław, który mówi o tym, żeby no, żeby do przodu, żeby działać, żeby być aktywnym, żeby nie stać w miejscu. As buław zachęca do otwierania się na kreatywne pomysły, do tworzenia, do tego, żeby po prostu no, działać aktywnie. Rozmowy, komunikacja tutaj na oczywiście ścieżce zawodowej, ale przede wszystkim otwierać się na, jeśli macie energię, chęci, no to jak najbardziej otwierać się na tą aktywność i tutaj na to działanie, które może być. Pomysły, no, innowacyjne, kreatywne, jak najbardziej również. Więc tutaj myślę, że trzeba się zastanowić nad tą szansą, która do Was idzie w tym tygodniu, nad tą możliwością, którą ktoś Wam może zaoferować, bo to może być całkiem ciekawe. I tak jak mówię, tutaj
Może chodzić o założenie czegoś, co będzie takie stabilne. Być może jakaś firma, która się będzie zajmowała funduszami albo jakimiś takimi, może ubezpieczeniami też. To oczywiście takie przykłady. Natomiast możecie chcieć iść w tym kierunku. Natomiast tutaj może być też, jeśli macie własną działalność, to możecie próbować otworzyć coś, kolejny kierunek na przykład. Możecie tutaj ten kielich, on może być różnego rodzaju szansą, możliwością na coś. Być może na pewno na stabilizację, więc na coś dosyć dobrego. No, w pracy zawodowej jak najbardziej. Więc tutaj myślę, że trzeba się zastanowić nad tym. Może ktoś Wam proponuje współpracę, a może ktoś poddaje Wam jakiś fajny pomysł do głowy i tutaj no, warto by było z niego skorzystać, wykorzystać to w jakiś taki mądry, no, dobry sposób, żeby na tym po prostu zarobić. Więc gdzieś tutaj, jak macie własną firmę, no to otwierają się przed Wami jakieś możliwości na stabilizację, na to, żeby po prostu ustabilizować na przykład jakąś sytuację, albo żeby było tutaj, no tak dobrze, żebyście byli zadowoleni. Czwórka buław to też jest zadowolenie, cieszenie się z tego, tak? Z tego, z naszych decyzji. A może z tego, że dostajecie taką propozycję, że to akurat wam ktoś coś zaproponował, więc tutaj też całkiem fajne. Natomiast jeśli szukacie pracy, no to tutaj też pojawiają się szanse, możliwości na znalezienie pracy. Nie przegapcie tej szansy. Jeżeli w tym tygodniu znajdziecie fajną ofertę, która faktycznie będzie mówiła, w jaki sposób Was zadowoli, ucieszy, będziecie czuli tutaj jakieś takie pozytywne fluidy, bym powiedziała, to idźcie w to, próbujcie. As Buław mówi, że jest szansa, więc warto ją wykorzystać. Natomiast może być też tak, że to ktoś Wam po prostu coś zaproponuje. Więc też nie odrzucajcie tej propozycji, tylko po prostu ją spróbujcie, tak? Spróbujcie o niej porozmawiać, spróbujcie się dowiedzieć czegoś więcej, ale no, As Buław mówi, że to jest szansa, więc myślę, że warto to wykorzystać. Po prostu możecie żałować tego, gdybyście tego nie wykorzystali. Więc tutaj różne nowe możliwości się pojawiają dla Was i dla osób, które szukają. A to jest tydzień, kiedy możecie znaleźć pracę, ale też dla osób, które czy pracują dla kogoś, czy mają własną działalność, też tutaj są możliwości, szanse, okazje na coś fajnego, na to, żeby sobie tak oddychnąć, żeby była stabilizacja w pracy. Być może do tej pory był chaos, więc tutaj tak jakby ta sytuacja mogła się zmienić w tym tygodniu, ustabilizować bardziej. Więc tutaj może być też tak, że po prostu wchodzicie w nowe środowisko, nowe stanowiska, więc tutaj różne możliwości naprawdę, ale idźcie w to. Cokolwiek tutaj się pojawi, to karty jednak pokazują to pozytywnie. Relacje, zobaczmy, co u Was ryby w relacjach. W tym tygodniu. Pazik monet, rycerz monet, no i rydwan. Rydwan mówi o jakimś przyspieszeniu, że warto by było przyspieszyć pewne kwestie, pewne sprawy, że warto by się było spotkać tutaj z kimś też, jeśli mówimy o singlach. No ale dobrze, zacznijmy od relacji. Jeśli mówimy o relacjach monety, czyli tutaj taka praktyczność, stabilizacja mi się pokazuje. Raczej taki względny spokój, bym powiedziała, w relacji. Może być tak, że no, dla kogoś może ciche dni oznaczają te karty też, bo tutaj jest tak, aż za spokojnie, tak? Jest taki pazik monet, który jest bardzo ułożoną energią, spokojną. No i do tego jeszcze ten rycerz monet, który też no, stoi w miejscu, on nic nie robi, nic nie działa. Więc tutaj powiem tak, bardzo spokojnie. Tak jak powiedziałam, dla kogoś ciche dni. Być może byliście skłóceni, może teraz potrzeba po prostu przemyślenia czegoś, więc tutaj też może stąd taka cisza. Tutaj oczywiście może też być jakaś zgodność pokazana między partnerami, więc możecie się zgadzać z jakimiś no, kwestiami, tak? Kwestiami związanymi na przykład z dziećmi albo kwestiami związanymi z pieniędzmi. Więc gdzieś tutaj ten tydzień może przebiegać oczywiście w tematach właśnie finansowych. Możecie rozmawiać o finansach, możecie rozmawiać o jakichś tutaj kwestiach takich. To jakieś takie raczej początkowe fazy, czyli pomysły bardziej niż realizacje. Tutaj raczej realizacji nie ma, tu jest raczej zastanawianie się nad czymś, więc możecie nad czymś sobie gdybać po prostu w waszej relacji finansowo, a propos nieruchomości, więc tutaj takie majątek, więc tutaj takie kwestie w tym tygodniu dla was. Natomiast tak jak mówię, tutaj taki spokój, nie ma tutaj jakiegoś chaosu, nie ma kłótni pokazanych, więc raczej tak spokojnie, po cichu, może
tak jakby każdy miał swój plan, albo po prostu omawiacie jakiś jeden wspólny. Nie ma tutaj rozrzutności w tym tygodniu, raczej tak właśnie spokojnie, stabilnie bardzo, bym powiedziała, jeśli mówimy o pieniądzach. Więc tutaj jakieś nowe możliwości się pojawiają, ale może ktoś się zastanawia nad jakąś przeprowadzką, nad kupnem mieszkania, działki, no więc tutaj tak na spokojnie, raczej to w fazie omawiania, zastanawiania się niż działania. Samo w sobie raczej nie, chociaż w Radzie macie Rydwan. Rydwan, który po prostu jest w ogóle dużym przeciwieństwem obydwu tych kart, bo tu jest ogromny ruch, tak? Tutaj się dzieje na tej karcie, tutaj jest po prostu działanie. Tutaj nie ma myślenia, zastanawiania się, to już nie na to czas, więc karty wam mówią, że może faktycznie to jest już przemyślane. To, o czym myślicie, to, o czym rozmawiacie, to już jest przemyślane na tysiąc sposobów i może warto zadziałać w tej kwestii. Więc tutaj Rydwan wam sugeruje jakieś działania. Jakiś dla niektórych być może jakiś wyjazd. No więc tutaj w każdym bądź razie aktywność karta zaleca. Więc może też, jeśli są ciche dni, no to rozmowę, żeby to zmienić. Więc tutaj no jakieś takie działanie, żeby tak nie było. Spokojnie, rutyna taka mi się tutaj pokazuje, więc tutaj też ten Rydwan mówi o jakiejś innowacyjności, o takim powiewie świeżości, tej aktywności. Nawet powiedziałabym, że skoro taka rutyna, nic się nie dzieje, to może warto coś zmienić, nie wiem, pójść na rower, na siłownię, wyjechać nad rzekę, nie wiem, do lasu, odwiedzić znajomych razem, wspólnie, ale coś zrobić. Coś innego niż robicie na co dzień, bo tak mi się tutaj pokazuje. Ale spokojnie. Spokój ogólnie względny w relacji. No i wracając do, tak jak zaczęłam mówić na początku, o singlach, no to tutaj faktycznie mogą być szanse, możliwości poznania kogoś, nawet tutaj dwie osoby się mi pokazują, więc no całkiem możliwe. W ogóle możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu ziemi, byk, koziorożec, panna. No i Rydwan, który mi tutaj pokazuje no, ruch, żeby coś robić, działać. Być może dostaliście, może już jakaś rozmowa była, albo ktoś was zaczepi. No to nie stójcie w miejscu i nie zastanawiajcie się, czy odpowiedzieć, tylko po prostu działajcie. Tutaj trzeba być aktywnym. Tutaj wtedy pokazują mi się randki, spotkania, jak najbardziej. Karta wam radzi, Rydwanu, spotkać się, porozmawiać, przeżyć miłe chwile. Nie stać w miejscu, no to na pewno nie. Także tutaj trzeba być aktywnym, odpowiadać na te wiadomości, albo po prostu samemu inicjować jakieś spotkanie. Więc jeżeli macie kogoś na oku, no to może warto zrobić pierwszy krok. Rydwan to jest taka odwaga, to jest taka pewność siebie. I tak jak mówię, przede wszystkim działanie. To jest to, co karty wam zalecają tutaj. Więc jeżeli chcecie kogoś poznać, to nie stójcie w miejscu, nie czekajcie, aż sam się pojawi, czy aż sam zdecyduje się napisać, tylko po prostu może zadziałajcie i zobaczycie, co będzie z tego, tak? Tutaj oczywiście propozycja spotkania jakiegoś, więc też jak najbardziej działanie. Więc możecie kogoś poznać w tym tygodniu, nawet nie jedną osobę. Pozdrawiam, cześć.